No i co z tą Kasią? Nie odbiera telefonu, możemy zaczynać. Paweł jeszcze prosił, żeby jeszcze nie, bo jeszcze coś nie dogrywa. Przepraszam. Jeszcze na żywo, żeby transmisja wyszła. Na jakiś problem jest na żywo. Aha, no przepraszam. Bardzo dużo podpisz. Cześć, to musimy, jeżeli ten koronawirus będzie dłużej, to musimy coś wymyślić innego stąd. Ale może on będzie chory. W tą szalę, w dół. Bo to zawsze nam dużo czasu schodzi na to zestrojenie się przed otwarciem. Nie, chcemy na oczy. Ale nie, proszę. Ja panowie, spokojnie. Na przestrzeni wszyscy dużo muszą. No ale, ale wtedy by z każdego kusiło, żeby mieć tam z tyłu coś jakoś, nie? Nie odbiera, pani nie odbiera. Nie odbiera. Wczoraj też nie było na komisji, czyli coś nie wiem, coś nie zadzwoniło. A może chora się, bo czas ludzi wleczy się w jakiejś sprawie. Znaczy, jak się tam miała urodzić, trzoszczy się miała urodzić. Ja wiem, że to może się też urodzić, jak każdy litera wyłoży. Nie, nie ma na żywo jeszcze. Na żywo, tak. Nie mogą go stroić. No, tu jest taki słyszany kolana z tym, żeby będzie mógł oglądać. Dobrze, że Darek jest zajęty, bo by się złościł. Nie odbiera, ale także nie odbiera, to czy faktycznie coś. Może coś wam liczy. Piersią? Za bardzo się to przedłuża. Przedłuża się to wszystko, bo nie możemy skrać się na żywo wszyscy. Nie, no nie, nie ma przekazu na żywo, wiesz? Tak, nie ma.
Idzie na ziemię. Sesja już trwa 20 minut. Siedzimy w chałupie na razie. Trudne to jest takie strojenie się i strojenie się. Ja ci później po podniesieniu głosów i tak dalej, gdy wypełnię horyzontal i weźmiesz uchwałę i do każdej napiszesz każda, że to jest sesja. Napiszę na każdej sesji i podepiesz pod tą komisją. Ja muszę być tą, zanim wrzucam, to muszę ja tu głosować. I wiesz co, składam. I pilnuj, żebym nie pomylił kolejności. Jeszcze 5 minut. Już tu mamy wszystko ok. Tak? Tylko z tą transmisją na żywo mamy. Jeszcze dobrze, dobrze. Pracuj pan. Dołączyłeś do konferencji głosowej, no ale nas nie interesuje głosowe. Nie,
Na sesję moglibyście puścić jakąś muzykę. To poziać o tym i będziemy słuchać. Sądzę, że skończyłbym sesję w tym momencie. Jakbyście chcieli, to kamerę można ewentualnie uruchomić, nie? Ale nie wiem, czy chcecie. Nie. Nie, na żywo widzą po prostu ten, to tak widzą, tak, że zaczynamy. Dobrze, proszę już o uwagę. Proszę o uwagę. Proszę Państwa, z długim opóźnieniem, niezależnie od nas, tylko
z powodu środków przekazu, czyli rzeczy martwych, opóźnienie mamy prawie 30-minutowe. Otwieram 28 sesję 8 kadencji Rady Miejskiej w Radce Zdroju. Serdecznie witam Państwa Burmistrzów, witam kierowników działów, witam gości nielicznych oraz Was, koleżanki i koledzy radni. Witam także również mieszkańców, którzy za pośrednictwem internetu nas oglądają i zarazem przepraszam ich za opóźnienie ze względu na brak połączenia z głównym serwerem. Proszę Państwa, zanim przedstawię porządek obrad, chciałem przypomnieć i prosić również o to, że ten program od razu transponuje nasz głos dla niesłyszących. W związku z tym jest prośba do radnych, jeżeli będą wypowiadać się, żeby wypowiadać się krótko i głośno, żeby po prostu móc to jakoś wychwycić. Czytamy porządek, przedstawiam porządek obrad po zmianie. Otwarcie. Było sprawozdanie burmistrza Rabki Zdroju z działalności międzysesyjnej. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały na wniosek burmistrza Rabki Zdroju. Podpunkt pierwszy. Czytam projekty uchwał. W sprawie przyjęcia i realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Rabka Zdrój na lata 21-25. Podpunkt 2. Zmiany uchwały nr 3/10/18 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Podpunkt 3. W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. Podpunkt 4. W sprawie terminu częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podpunkt 5. W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Podpunkt 6. W sprawie zmiany uchwały nr 21/155/20 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podpunkt 7. W sprawie wyznaczenia obszaru granic aglomeracji Rabki Zdrój. Podpunkt 8. W sprawie zmiany uchwały nr 32/237/17 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z 31 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa małopolskiego. Podpunkt 9. W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Podpunkt 10. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. Podpunkt 11. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. Podpunkt 12. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka Zdrój w latach 20-2030. Podpunkt 13. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rabce Zdroju w trybie przetargowym. Punkt 4. Porządku obrad. Podjęcie uchwały na wniosek radnych Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów z terenu gminy Rabka Zdrój. Punkt 5. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej. Punkt 6. Interpelacje i wnioski radnych. I punkt 7. Zamknięcie sesji. Tak się przedstawia porządek obrad. Czy ktoś do porządku ma pytania?
Nie ma. W związku z tym, proszę Państwa, przystępujemy do realizacji punktu drugiego porządku obrad. Proszę Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Sprawozdanie z działalności za okres od 28 października 2020 roku do 25 listopada 2020 roku. W okresie międzysesyjnym wydałem 14 zarządzeń jako organ wykonawczy gminy w następujących sprawach. 8 zarządzeń w sprawach finansowych dotyczących zmian w budżecie gminy na 2020 rok i układzie wykonawczym budżetu 2020 rok, 3 zarządzenia, przygotowanie projektu uchwały budżetowej gminy Rawka Zdrój na rok 2021 i wieloletniej prognozy finansowej gminy Rawka Zdrój wraz z przedstawieniem ich Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie oraz Radzie Miejskiej w Rawce Zdroju 2 zarządzenia i zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2020 rok realizowanego przez Urząd Miejski w Rawce Zdroju 3 zarządzenia. 6 zarządzeń ogólnoadministracyjnych dotyczących przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych. Jedno zarządzenie inwentaryzacji rzeczowych składników majątku obrony cywilnej. Jedno zarządzenie informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawce Zdroju. Jedno zarządzenie ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora. Nic nie słychać. Znaczy włączysz mikrofon. Nic nie słychać. Proszę tam mikrofon włączyć, bo nic nie słyszymy. Halo. Nic nie słychać. Panie Przewodniczący. Nic nie słyszymy. Może specjalnie nas tym odciąć. Oj, zgadzam się, zgadzam. Chyba się musimy połączyć. Niektóryś włączy wizję i pomacha. No może zobaczy. Aha, już się wszystko wypierdzieliło. Ja powiem tylko tyle, że mnie w ogóle kamerka nie wykrywa. Także nie wiem, dlaczego na wizji też nie jestem. Aha. No mi też kamera nie działa. Także. Jasiek, ty masz kamerę, to włączę. Zaraz spróbuję włączyć. Jest jakąś gołą babę pójść. Zwiększymy oglądalność sesji. Halo. Halo. Panie Przewodniczący, nic nie słychać. Halo. Nie słychać. No masakra jakaś jest, ja cię kręcę. Nie słychać. Język mi go wyczarł. Mów wyraźnie, nie słychać. Przynajmniej te napisy. Nie słychać. Cię będzie śmiał. Masakra. Nie, tośmy pouczestniczyli w sesji. No chyba tak. To życie motor chyba. Też? No niezła farca, niezła farca jest. A co to za konkurs tam jest ogłoszony, bo nie wiem właśnie. Na Człowieka Roku. Rób ta jajca, kurde. No ale to tak to naprawdę nie było nigdy, kurczę. No burmistrz jest wyciszony. No teraz. Teraz dopiero włączył mikrofon. No, ale i tak nie słychać. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy wydałem 3 upoważnienia pełnomocnictwa. Upoważnienie zastępcy burmistrza Rawki Zdroju Małgorzaty Gromali do reprezentacji. Już, to tylko przy włączaniu.
do reprezentowania i głosowania w nadzwyczajnym zebraniu członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych 27 października 2020 roku. Pełnomocnictwo dla adwokat Olgi Gardulskiej do zastępstwa procesowego przed Sądem Najwyższym w Warszawie w sprawie skargi kasacyjnej. Upoważnienia pana Mariusza Repelowicza, audytora wewnętrznego, do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Szkole Podstawowej imienia Bohaterów Walk o Wolność w Rdzawce. W wyżej wymienionym okresie wydałem 3 zarządzenia wewnętrzne burmistrza jako kierownika urzędu. Pierwsze, powołanie komisji przetargowej na zadanie pod nazwą Zakup Energii Elektrycznej na rzecz gminy Rabka-Zdrój w 2021 roku. Powołanie komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju. Wprowadzenia regulaminu reprezentacji osób zatrudnionych do spraw pracowniczego planu kapitałowego dla Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju. Informacja na temat realizacji ważniejszych spraw prowadzonych przez Wydział Geodezji, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami. Szczerze, po kolei nie słyszeli, był wyłączony mikrofon i proszę powtórzyć od konkursu, który tam przyszedł. O przeprowadzę ogłoszony konkurs, to jest praktycznie od początku. No jeżeli jest taka potrzeba, to nie widzę troszeczkę. Ale nie, nie ma problemu. Proszę bardzo. W okresie międzysesyjnym od 28 października 2020 roku do 25 listopada 2020 roku wydałem 14 zarządzeń jako organ wykonawczy gminy. 8 zarządzeń w sprawach finansowych, zmian w budżecie gminy na 2020 rok i układzie wykonawczym budżetu w 2020 roku, 3 zarządzenia, przygotowania projektu uchwały budżetowej gminy Rabka-Zdrój na 2021 rok wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój wraz z przedstawieniem ich Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz Radzie Miejskiej w Rabce-Zdrój 2 zarządzenia. Zmiany zarządzenia z 2 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2020 rok realizowany przez Urząd Miejski w Rabce-Zdroju 3 zarządzenia. 6 ogłoszeń ogólnoadministracyjnych i dotyczy przeprowadzenia roszczeń inwentaryzacji składników majątku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnych zespołów spisowych, jedno zarządzenie, inwentaryzacji rzeczowych składników majątku obrony cywilnej, jedno zarządzenie, informacje o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju, jedno zarządzenie, ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju, jedno zarządzenie. Nabycia prawa własności nieruchomości położonej w ponicach oznaczonej jako działki niezabudowane o łącznej powierzchni 426 metrów na rzecz gminy Rabka-Zdrój, jedno zarządzenie. Odstąpienie od ustalenia i wymierzenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości w wyniku dokonanych podziałów nieruchomości, jedno zarządzenie. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy wydałem 3 pełnomocnictwa oraz zarządzenia. Dotyczyły one pełnomocnictwo do zastępstwa procesowego dla adwokat Natalii Wawnik w sprawie ustanowienia drogi koniecznej, upoważnienia kierownika OPS-u w Rabce-Zdroju do prowadzenia postępowań, w tym wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie. Wyznaczenie i upoważnienie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju do postępowania w sprawie miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie. I później już z tego, co tu słyszałem, to już było słyszalne, więc kolejne sprawy. Informacja na temat realizacji ważniejszych spraw prowadzonych przez Wydział Geodezji, Mienia Komunalnego, Gospodarki Gruntami. Przygotowanie dokumentacji i projektu uchwały do postępowania w sprawie sprzedaży przetargowych działek 1865/1, 1865/2 położonych w Rabce-Zdroju przy ulicy Kiwnickiego,
przygotowanie projektu uchwały do postępowania w sprawie bezprzetargowej dzierżawy nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowym położonej w Radce Zdroju przy ulicy Aleja Tysiąclecia, przeprowadzenie waloryzacji wszystkich umów dzierżawnych zawartych pomiędzy gminą a przedsiębiorcami, podpisanie umowy o współpracy z Tauron Nowe Technologie na wykonanie instalacji ładowania pojazdów elektrycznych, udział w komisji terenowej z przedstawicielami PKP w sprawie zmiany kategorii przejazdów drogowo-kolejowych, udział w wizji terenowej z panią prezes zakładów komunalnych spółka ZOO w sprawie wygospodarowania terenu na lokalizację bazy dla samochodów technicznych, wydanie 3 decyzji o zajęciu pasa drogowego, wydanie 4 decyzji na lokalizację infrastruktury technicznej w obrębie dróg, uzgodnienie 5 projektów inwestycyjnych przy drogach wewnętrznych, uzgodnienie 8 lokalizacji przyłączy sieci, uzgodnienie budowy 1 ogrodzenia, 3 decyzje podziałowe, uzgodnienie w sprawie podwójnej numeracji budynków, 5 budynków, bo takie mieliśmy przypadki, nadanie numeru porządkowego 3 budynkom. Natomiast w wyżej wymienionym okresie zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ogłoszono kolejne 2 postępowanie na kompleksowe zimowe utrzymanie na terenie miasta Rabka Zdrój oraz zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectw, Chabówka i Ponice w sezonie zimowym 2020-2021. Zadanie zostało podzielone na części. Pierwsze, zimowe utrzymanie na terenie miasta Rabka Zdrój. Tutaj zostały złożone 2 oferty przez firmę Copex i zakłady komunalne. Drugie, zimowe utrzymanie chodników oraz ciągów pieszych na terenie miasta Rabka Zdrój. W postępowaniu została złożona 1 oferta pana Kośmidra. Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie dzielnicy Słone na realizację. Tutaj też została złożona 1 oferta pan Stanisław Wójciak. 4. część, zimowe utrzymanie przejezdności na terenie dzielnicy Zary. I tutaj została 1 oferta złożona firmy Jurtex. 5. zimowe utrzymanie na terenie sołectwa Ponice. Tutaj zostały złożone 2 oferty pana Adama Ponickiego i firma Markop. 6. utrzymanie, zimowe utrzymanie przejezdności na terenie sołectwa Chabówka. I tutaj została złożona właśnie 1 oferta firmy Jurtex. I w chwili obecnej kończą się właśnie prace związane z procedurą przetargową. Ogłoszono i zakończono postępowanie na zadanie pod nazwą przebudowa drogi na osiedlu Krupówka w Ponicach. Wpłynęła 1 oferta firmy Kośmider. Postępowanie zostało zakończone i wykonawca jest w trakcie realizacji tego zadania. Ogłoszone postępowanie na zadanie remont drogi gminnej ulica Garncarska w Rabce Zdroju. W postępowaniu złożono 6 ofert. Firma Drogbud Sobaniak, firma Artur Kołacz, firma Kiernia, firma Kośmider, firma Jurtex. Postępowanie zostało zakończone. Wykonawcą, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę, jest firma Kośmider Rabka Zdrój. Termin realizacji ustalony jest do 30 czerwca 2021 roku. Ogłoszono postępowanie na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Rabka Zdrój w 2021 roku. Na realizację przedmiotowego zadania zamierza się przeznaczyć kwotę 600 tysięcy. W postępowaniu zostały złożone 4 oferty. Pierwsza firma Rospekt Energy, druga Entrade spółka z o.o. Jawczyce, trzecie Energia Obrót spółka S.A. i 4. oferta Taurum Sprzedaż spółka z o.o. Kraków. W chwili obecnej trwają procedury przetargowe. W przygotowaniu postępowania są zadania zakup wyposażenia w ramach zadania pod nazwą Zaangażowana Szkoła, postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone w trybie zapytania ofertowego realizowane są przez Wydział IRG.
wykonanie usługi montażu i demontażu oświetlenia świątecznego na terenie miasta Rabka Zdrój. Ponadto w wyżej wymienionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami. Uczestniczyłem w uroczystościach związanych z odzyskaniem niepodległości 11 listopada. Wziąłem udział w wideokonferencji z PKP w sprawie rozwiązań projektowych w zakresie włączeń projektowanych dróg w ramach budowy nowej linii kolejowej Podłęże Szczyżyc-Tymbark, no i tu w naszym kierunku właśnie na linii Chabówka-Nowy Sącz. Spotkałem się z radnymi powiatowymi w sprawie strefy konserwatorskiej. Spotkałem się z projektantem w sprawie planu zagospodarowania. Spotkałem się z burmistrzem Nowego Targu, z prezesem klubu sportowego Wierchy. Spotkałem się z ambasadorem Mongolii. Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Nadzorczej Zakładów Wodociągów i Kanalizacji. Spotkałem się z członkami zarządu wspólnoty mieszkaniowej i kierownikiem naszego ZGM-u. Spotkałem się z prezesem Śląskiego Centrum Uzdrowiskowego. Uczestniczyłem w spotkaniu u starosty z Polskim Klubem Ekologicznym. Uczestniczyłem w wideokonferencji z wicepremierem Jarosławem Gowinem w sprawie działalności wyciągów narciarskich i infrastruktury sportowej w okresie pandemii, konkretnie w okresie świąteczno-noworocznym oraz w okresie ferii. Tutaj jako samorządy przedstawiliśmy swoje stanowisko, proponując między innymi, by nie zawężać czasu ferii do 2 tygodni, raczej żeby pójść w drugim kierunku, czyli wydłużenia tego do 8 czy 10 tygodni i możliwości przemieszczania się mieszkańców właśnie po terenie kraju, by nie doprowadzić do tego, że w okresie tak zwanego sezonu zimowego, że ten sezon zimowy pozostanie martwy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Zanim jeszcze przejdziemy do omawiania i opiniowania projektu uchwały, chciałem państwa poinformować, że w dzisiejszej sesji bierze udział 14 radnych, jeden jest nieobecny, także podjęcie uchwał będzie prawomocne. A czy nie można później kolejnych wniosków? Proszę bardzo. Panie burmistrzu, przeczytał pan o skargę kasacyjną w Sądzie Warszawy. Nie chcę wniosek na wniosek. On tu już ma rozstrzygnąć tę sprawę. Aha. Jeżeli można, to... Panie przewodniczący, szanowna rada. Skarga dotyczyła sprawy jeszcze z czasów poprzedniej kadencji i udostępniania informacji publicznej. To była sprawa z ramienia Watchdog Polska właśnie. To była ta sprawa. Mhm. Ja muszę im jedno pytanie odnośnie tych 4 parów końca zakupionych. To jest droga w tamtym miejscu. Nie, to było tak, że jest przejazd przez most. Droga jest, kiedyś droga biegła trochę inaczej. Natomiast tak jak został zbudowany most i za tym mostem ten teren był prywatny. I żeby połączyć z tym mostem trzeba było to wykupić. A to się ciągło chyba z 5 lat albo więcej. W takim razie, proszę państwa, przystępujemy do punktu 3 naszego porządku, podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki Zdroju. Uchwała 105 numer w sprawie przyjęcia i realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Rabka Zdrój na 21-25. Oczywiście jest to nowy program, dotychczasowy w 2020 roku wygasa.
Projekt ten był analizowany na komisji, uzyskał jednogłośne poparcie. Czy państwo w tej sprawie chcieli jeszcze zabrać głos? Nie. W związku z tym przystępujemy do głosowania projektu uchwały 105. Pan Marek Ciepliński. Jestem za. Pan Marek Ciepliński słyszy? Tak, jestem za. Pani Małgorzata Choim. Pani Katarzyny nie ma. Pani Aleksandra Koper. Pan Dariusz Krzysztof. Pan Jan Kwatyra. Jestem za. Za. Pan Jan słyszy? Tak, jestem za. Dobrze, to wrócimy do nich. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Piotr Ptak. Czyli on jestem za. Paweł Rogowiec. Robert Skipiała. Dobra, za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. Pan Piotr Żółtek. Jestem za. Wracamy. Czy pan Marek Ciepliński słyszy? Napisał, że jest za. Jest za. Pan Jan Kwatyra. Jestem za. Pan Jan Kwatyra. Jestem za. Panie Janie, niech pan napisze im, bo widzę, że nas nie słyszą. Pan Jan za? Dobrze, dziękuję. Tak jest. Pani Dorota. Jestem za. Za, dziękuję. I pan Piotr Ptak. Jestem za. Dziękuję. Proszę państwa, głosowało 14 radnych, 14 za. Wobec powyższego projekt uchwały został zatwierdzony i wchodzi w życie. Proszę bardzo. Projekt uchwały numer 106. W sprawie zmiany uchwały nr 3/10/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z 28 grudnia 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Nadmieniam, że projekt ten był analizowany na komisji problemowej i 13 radnych było za, czyli został jednogłośnie zaopiniowany. Czy państwo chcecie zabrać w tej sprawie głos? Nie. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały 106. Pan Marek Ciepliński. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Pani Małgorzata Choim. Pani Katarzyny nie ma. Pani Aleksandra Koper. Jestem za. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za. Pan Jan Kwatyra. Jestem za. Jacek Latawiec. Jestem za. Dorota Majerczyk. Jestem za. Dziękuję. Piotr Ptak. Jestem za. Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Jestem za. Dobrą. Zaś pani Józefa Śmietana. Pan Rafał Wójtowicz. Pan Piotr Żółtek. Jestem za. Przy 13, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeszcze 12. Przy 13 za, przy jednym wstrzymującym się projekt uchwały przechodzi pozytywnie zaopiniowany. Proszę państwa, przystępujemy do analizy projektu numer 107 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. Na komisji ten problem był poruszony po burzliwej dyskusji. Głosowało za przyjęciem 7 osób. Przeciw było 2 osoby, 4 się wstrzymało. Czy ktoś z państwa wobec tego chciałby jeszcze dzisiaj zabrać głos?
Żadnie zagłosuję, to chciałem powiedzieć, że jest zbyt duża różnica między tymi, co oddają, a tymi, co nie oddają te zielone. Uważam, że takie różnice nie powinno być. Sprawdzałem w kilku samorządach i różnica jest do 5 zł, ona jest 10 zł. I poza tym uważam, że jeżeli ja oddaję dwa roki, ja mówię to na komisji. Jeżeli ja oddaję dwa wolki, to dlaczego mam płacić za osobę, która oddaje 15 wolków? Taka jest ustawa, pani burmistrz, ale to płacimy wszyscy za tą osobę, która oddaje 15 wolków, a nie tylko ja. Za chwilę zaprezentowałem jeszcze kompostowni. Tak, to nie jest wytłumaczenie. Tutaj sprawa też dotyczy tych domków letniskowych. Czy tam jest jakaś ewidencja prowadzona do tych letniskowych? Jaki to jest dojazd do tych domków, który nie był ten temat poruszany? Na komisji właśnie. Jest tam jakby 180 km. A są to, czyli sami wiecie, jak są umieszczone. Ale jak dojeżdżają? No ale jak dojadą? Ja znam na przykład dwa czy trzy takie domki, że wątpię, kto tam mówi. No to po co je budowali? No jak się to? A jak do tej panie przewodniczący, nie powiem, że po co je budowali, to po co komuś się każe płacić za coś, jak nie jest w stanie ktoś tego odebrać? Czy my mamy w ogóle ewidencję, ile ma na naszych domach? Dobrze, po kolei może. Pani Ola ma głos teraz oficjalnie, pytanie do... Proszę uprzejmie. Zapytałam o ewidencję. Czy miasto ma po prostu prowadzi ewidencję? Mamy zarejestrowane ilość domków. Wiemy, że to są domki rzeczywiście użytkowane przez cały rok i że ci właściciele będą płacić śmieci. No i właśnie kwestia tego, co ja nie rozbieram przez ale bo domki zazwyczaj ludzie budują w takich terenach bardziej turystycznych, krajoznawczo przyrodniczych. W związku z tym sytuacja dojazdu i odbór tych śmieci, bo czy te osoby będą musiały służyć same przywieźć te śmieci, czy ewentualnie tam samochód ich odbierze, bo pobierać opłaty, to też musimy mieć zapłacić po prawda? Jak najbardziej. Ale może pani faktycznie ula, bo jest właśnie. No i jeszcze jest taka sytuacja, że na przykład też w tym domku mieszka dwa miesiące i on będzie płacił w dwóch miejscach. Tak, bo to jest taki schopek, ma obowiązek, który produkuje u siebie śmieci. No ale nie mieszka w tym miejscu, gdzie tam ma mieszkanie, nie mieszka tam i nie oddaje tych śmieci przez dwa miesiące. Jeszcze jedno mam pytanie, z tymi śmieciami jak może zgłosić, jeżeli by się wydarzyło. Ale nie, tam nie mieszka w bloku, nie? Przez dwa miesiące i on nie produkuje tych śmieci. To nie może tam nie. Tak, tam nie ma takiego zająć studentów, że mieszkają. Jest taka możliwość. Tak, tak, jest taka możliwość. Za granicę, czy gdzieś to po prostu deklarację pan wypełnia, że nie ma pana w tym okresie. Bo wie pan, jeżeli do tej pory widzicie, że się wiedzą, jak mieszkają przez dwa miesiące, to jest w momencik. Ale tak momencik. Już, Paweł, już skończyłeś? Proszę bardzo, pani Ola. Jak pan miał takie pytanie, może pani Ola, to przyjdzie na dzień, to odpowie, a już się, pan... Już jest, proszę. Zapraszamy. Chodzi o to przede wszystkim, że regulamin, który, że tak powiem, reguluje pewne rzeczy, jeżeli chodzi o odpady komunalne, w regulaminie nie mamy umieszczonych domków letniskowych. To jest nowa ustawa, z tego co się orientuję, prawda? Czyli moglibyśmy na przykład dostać tę ustawę, jak ona jest formułowana, jakie tam są wytyczne, co ewentualnie zawiera, bo my już dostaliśmy gotowe uchwały, a praktycznie nie znamy tej ustawy, która wchodzi od stycznia, weszła już. I tak jak mówię, nie ma w regulaminie domków letniskowych, czyli no nie możemy W sprawie domków jeszcze ktoś, żeby równolegle odpowiedziała nieco. Proszę. Czy wcześniej były jakieś stawki w stosunku do tych domków? Czy ta stawka wynika dopiero z dzisiejszego, znaczy z tej ustawy? Dobrze. W tej sprawie jeszcze ktoś pytanie? Proszę bardzo.
Znaczy się, bo tam wcześniej słyszałam, że Państwo pytaliście, czy mamy rozeznanie. Ile domów? Więc tak, w zakładach komunalnych pytałam, czy mają rejestr takich umów. Niestety mają tylko 20 umów podpisanych z takimi domkami. Niemniej jednak pracownicy mówili, że ludzie po prostu jednorazowo przychodzą, kupują od nich worki i płacą jakby za samą usługę. Oni tego nie odnotowują, więc dokładnie nie są w stanie nam powiedzieć, ile tych osób jest. My mamy rejestr takich, bo na początku jak wchodziła, jak przyjmowaliśmy w systemie wszystkie budynki, to sprawdzaliśmy, część budynków jest niezamieszkałych na przykład i ludzie nam składali takie oświadczenie, że budynek taki i taki jest niezamieszkały, albo na przykład, że jest wykorzystywany na cele rekreacyjne. I mamy taki rejestr, tylko tak mówię, ludzie niekoniecznie określali nam, pisali nam, część napisał, że rekreacyjne, a część, że jest niezamieszkały. Także musimy dopiero przejrzeć te wszystkie oświadczenia, które ludzie złożyli i sprawdzić, które są przeznaczone w terenie po prostu na domek letniskowy, a które są przeznaczone na inne cele, albo po prostu są niezamieszkałe z jakiegoś innego powodu. Także my listę mamy jakby tych budynków na terenie miasta niezamieszkałych, niemniej jednak no, jest ona do weryfikacji. Także wiemy o 20, które mamy z informacji z zakładów komunalnych, natomiast resztę będziemy musieli dopiero zweryfikować. No, jeżeli Państwo podejmiecie taką uchwałę, no to wtedy będziemy musieli to tak zrobić, no i wysłać zawiadomienia do tych ludzi, że mają złożyć nową deklarację, prawda? Jeszcze drugą część pytania Pani Koper w sprawie... Znaczy, w ustawie... Zapis w ustawie się pojawił w tym roku, na początku roku, gdzie gminy mogą, oczywiście nie muszą, bo to nie jest żaden przymus, mogą przejąć jakby odbiór odpadów od tych budynków, od domów letniskowych. Także to jest już wpisane w samej ustawie. My dołożyliśmy zapis do tej uchwały w sprawie częstotliwości odbioru, że po prostu odbieranie odpadów z tych nieruchomości będzie się odbywało na zasadach takich jak z budynków jednorodzinnych, żeby po prostu nie wprowadzać dodatkowego zamieszania, bo to wiadomo, że wprowadziłoby dodatkowe zamieszanie oraz do handlu notarialnego dodatkowe daty. Już? Proszę bardzo. Chodzi mi o to, że tak, jak z nazwy wynika domy letniskowe, czyli ustalamy opłatę całoroczną praktycznie i pobieramy te pieniądze od osób, które w sumie nie będą przebywać cały rok, prawda? I teraz mam pytanie, czy to jest sprawiedliwe? I tak jak Pani powiedziała, w ustawie jest, mogą, może często pobierać, ale nie musi pobierać. A my tu mamy gotową, jak gdyby, uchwałę zmuszającą jednak tych ludzi do płacenia tego 187 tych zadeklarowanych, prawda? Czyli skorzystaliśmy, że tak powiem, wybraliśmy taką alternatywę, że jednak zmuszamy ludzi do płacenia. Czy nie warto byłoby się zastanowić jednak na tym, że skoro letniskowe, czyli ci ludzie mieszkają w jakichś określonych miesiącach. I skąd nagle się wzięła taka kwota? Jakie to są wyliczenia tej kwoty? I jeszcze jedno, żeby zakończyć, bo widzę, że jest kumulacja pytań, żeby nie wszyscy naraz. W każdym bądź razie chodzi mi jeszcze tylko o to, czy ewentualnie na przykład nie wiem, jakoś teraz ten problem na przykład tego dowozu, bo tylko ci nie odbrali jeszcze, przepraszam, zrobiłam wątek, ale zaraz... No to mogliśmy na komisji analizować. Znaczy, jeśli chodzi o tą opłatę ryczałtową, to ustawa nie zaprzewiduje w ogóle innej opłaty. Tylko opłata, tak, to jest narzucona opłata z góry i napisane jest w ustawie, że musi być to opłata ryczałtowa za cały rok, nie ma znaczenia, czy ktoś mieszkał 2 miesiące. Nie. Wysokość jest określona przez nas. No ze względu na to, ile kosztują u nas odpady, ja przyjęłam, rozmawiałam z innymi przedstawicielami innych gmin i zasada ogólnie jest taka przyjęta, że liczy się tak jakby cały czas mieszkała jedna osoba. No u nas to jest 23 zł od osoby przynajmniej, jeżeli się nie oddaje zielonych. I no jak to pomnoży przez 12 miesięcy, no to wychodzi jeszcze większa kwota. Niemniej jednak nie możemy dać wyższej, a to wynika to z tego, że jest ograniczenie rozporządzeń w stosunku do średniej krajowej najniższej. Musiałabym akurat przynieść do tego przeliczenia. Dobrze, dziękujemy.
ale... Zapomniałam sobie, nie o to właśnie, tak, żebyśmy mieli wprost. No to wyjdę na górę zaraz. Proszę bardzo, pan Darek i kończymy dyskusję już. Ta deklaracja, niech mi pani powie. Przyjdziemy do deklaracji. Przyjdziemy do deklaracji następnej uchwały. To wszystko, tak? Pan jeszcze, pan. Bo tu nie ma, tak, postanawia się odbierać, ale nie ma ani daty konkretnej, ani o kiedy, co. Pan pisze, wchodzi w życie, chcemy, żeby weszła do 1 stycznia. Tam na samym dole uchwały. Jeżeli są mieszkania, to dostarczy to 2 miesiące, bo to się czują miesięcznie. Proszę? 90 zł. Nie. Co? Jeżeli korzysta co 2 miesiące z domu lekarskiego, to śmieci do 80 zł. Nie, ale ustawa przewiduje, że tak jak wyjdę, jeden człowiek mieszka przez cały rok, ta kwota jest pobierana, a wychodzi 240 coś z tego, a i tak 180 jest. Ta ustawa nie reguluje konkretnej kwoty, to została gmina. Ustawa reguluje tylko sporządzenie kwotę, jaka ta kwota może być maksymalnie. Proszę bardzo. Może wprowadzić na tej zasadzie, że jak te deklaracje spłyną, to wtedy się zastanowi na to. Panie Robercie, była komisja. Mogliśmy nad tym dyskutować. Komisja, ale musimy już podjąć decyzję. Na komisji nie mieliśmy takich też informacji. Nie wiedzieliśmy, że była taka, że jest rozporządzenie nowe, tylko już się na praktycznie daje gotową uchwałę i mamy to. No przecież dyskutowaliśmy. To nie jest tak, że pani się gotowała. To się przygotowuje, przedstawia. Może się pani z tym zgodzić, lub nie zgodzi. Proszę państwa. Aby wyjaśnienia dlaczego, skąd ta stawka i tak dalej. A teraz pani ma swój pogląd i jasne pani. Proszę państwa, w takim razie kończymy dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Przy opinii na komisji, jak powiedziałem, 7 radnych było za przyjęciem, 2 było przeciw, 4 osoby się wstrzymało. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały 107. Pan Marek Ciepliński. Przeciw. Pani Małgorzata Choim. Pani Katarzyna nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Jestem przeciw. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem przeciwny. Pan Jan Kwatyra. Jestem przeciw. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Wstrzymuję się. Pan Piotr Ptak. Jestem za. Paweł Rogowiec. Pan Robert Skipiała. Jestem za. Dobrą za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. Pan Piotr Żółtek. Jestem za. Wobec powyższego 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 za. Raz, 2, 3, 4, 5 przeciw. I 1 radny się wstrzymał, czyli mamy 6, mamy 14, czyli 8 głosami pozytywnie została zaopiniowana. Przechodzimy do projektu uchwały nr 108 w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami. Również na komisji analizowaliśmy to, pani nam tłumaczyła wszystkie zastrzeżenia. Czy ktoś jeszcze ma pytania do uchwały w sprawie uiszczania opłat? Nie ma. Przystępujemy do głosowania uchwały 108 projektu. No to spóźniony. Na przyszłe zastanowienie na częstotliwościami opieranie. Panie Krzysztof, miałem zgłoszenia w ubiegłym roku, że w okresie letnim trzeba by było to się na tym powiedzieć. Są takie ilości, że po prostu no, zbieranie przez miesiąc, jak powiedzieć, odpadów, bo raz w miesiącu tam odbierają. Ale to może nie przy tej uchwale. Głównie chodzi o okaz,
że ta ilość tych plastików... Dokładnie do tej uchwały? Że po pierwsze ten wąt utrzymałem te sędy. Wiadomo, że to nie przeszkadza, nie śmierdzi akurat tego, ale rzucali hasło, żeby nie... Panie Robercie, nie w tej uchwale, to jest jeszcze dwie będą i wtedy będzie pan mógł w tej temacie zabrać głos. Proszę bardzo, czy w tej pan Paweł, Piotr jest, Paweł Robert. Że jak była możliwość, że mieszkańcy jak mają powiedzmy nadwyżkę tych odpadów, żeby mieli możliwość odłożenia tam na za dwie uchwały będziemy na ten temat mówić. Tu jest całkiem co innego uchwalamy teraz. W sprawie terminu uiszczania opłat, a nie wywozu, opłat za gospodarowanie odpadami. W związku z tym nie ma więcej głosów, przystępujemy do głosowania bez zrozumienia. Proszę bardzo, projekt uchwały został przez komisję zaopiniowany 9 głosami pozytywnymi, 3 radnych się wstrzymało. Proszę bardzo, głosujemy projekt uchwały 108. Kto jest za? A więc pan Marek Ciepliński. Przeciw. Pan Marek Ciepliński. Przeciw, jestem przeciw. Napisał coś gdzieś? Przeciw jestem. Pan Marek Ciepliński słyszy? Jestem przeciw. Przyjdziemy do niego. Pani Małgorzata Choim. Jestem za. Pani Karkuli. Nie ma. Pani Aleksandra Koper. Marek napisał, że jest przeciw. Marek jest przeciw. Napisał? Dobrze. Pani Aleksandra Koper. Wstrzymuje się. Pan Dariusz. Jestem za. Pan Jan Kwatera. Jestem za. Dziękuję. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majewczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Jestem za. Paweł Rogowiec. Jestem za. Robert Skipiała. Jestem za. Skowron. Za. Pani Józefa Świetana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. I pan Piotr Żółtek. Jestem za. Głosowało 14 radnych, 1 się wstrzymał, 1 jest przeciw, czyli 12 za. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany do realizacji. Proszę bardzo. Przystępujemy do realizacji, do opiniowania uchwały 109 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Ten projekt był omawiany na komisji 10 głosami za, 3 wstrzymujących się. Proszę Państwa, tu chodzi tylko o dodanie w deklaracji dodatkowego punktu w sprawie tych domków, opłat dodatkowych domków. Czy jeszcze w tej kwestii ktoś z Państwa pytanie? Nie ma. Przystępujemy do głosowania uchwały 109. Tam zostało wypisane słowo nieruchomości zamieszkałej. Przez co nie aby już miało być zmienione to słowo? No to tutaj w tej pierwszej części jest adres. Na samym początku są dane nieruchomości, na której powstają i dane identyfikacyjne podmiotu składającego deklarację. Czyli nie może być ktoś z Krakowa, a na nieruchomości. A czy mieszkanie za to też będzie. To jest adres zamieszkania. Tak, ale to jest osobne miejsce na adres nieruchomości. Dobrze. Jeżeli będzie miał dwie nieruchomości na przykład ktoś, no to będzie musiał złożyć dodatkową deklarację na przykład, bo może się zdarzyć. No to będzie musiał dodatkowe, bo niestety. No deklaracja jest składana do danej nieruchomości. Nie, jeżeli ktoś ma dwie nieruchomości, no to później złożyć dwie deklaracje. Powinien złożyć drugą deklarację. Tak, tak. Jasne wszystko w tym temacie.
No bo deklaracja się tyczy konkretnej nieruchomości, nie? Czyli jeżeli ktoś na przykład ma domek jednorodzinny, a w samej miejscowości ma letniskowy, no to składa dwie. Na dwie nieruchomości osobno. No ale nie mogłoby już to na jednej domach? No bo dodatkowo... No myślę, że to nie jest jakiś... Zastanawiam się. Jeśli na przykład faktycznie samochody deklaracje składa, że ma samochody, to też składa każdy. Dobrze, proszę Państwa, to są detale, które można później w przyszłości przy opracie nowego kwestionariusza uzupełnić czy poprawić. Proszę bardzo. Czy złoży deklarację i powie, że to nie wpisać. Ale jesteśmy do dyspozycji wszystkich mieszkańców, więc myślę, że przyjdą, zapytają i pomożemy. Chyba się nie ma poruszenia na terenie, jak dobrze, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania projektu uchwały 109. Pan Marek Ciepliński. Jestem przeciw. Przeciw. Pani Małgorzata Choim. Pani nie ma Katarzyny. Pani Aleksandra Koper. Wstrzymuję się. Pan Dariusz Krzysztof. Wstrzymuję się. Pan Jan Kwatyra. Jestem za. Pani Jasiu. Jestem za. Dziękuję. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Halo, pani Dorotko. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Jestem za. Pani Dorota, jeszcze wracamy, Majewczyk. Jestem za. Dobrze, bo ja nie widzę, nie czytam. Bo dziękuję za podpowiedź. Paweł Rogowiec. Pan Robert Skipiała. Za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. I pan Piotr Żółtek. Jestem za. Dwóch wstrzymało się radnych, dwóch jest przeciw, 10 za. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany do realizacji. Projekt uchwały 110. W sprawie zmiany uchwały 21 przez 155 przez 20 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, gospodarowana i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Proszę Państwa, ta uchwała była analizowana na komisji problemowej. Została przyjęta 9 głosami przy 4 głosach wstrzymujących się. Czy w sprawie tej uchwały Państwo chcecie zabrać głos? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. W sprawie uchwały 110. Pan Marek Ciepliński. Przeciw. Jestem przeciw. Piszcie coś? Jestem przeciw. Pan Marek Ciepliński, głosujemy nad projektem uchwały 110. Przeciw. Przeciw. Dobrze. Pani Małgorzata Choim. Jestem za. Pani Aleksandra Koper. Marek jest przeciw. Wstrzymuje się. Pan Marek napisał, że przeciw, tak? Pan Marek Ciepliński przeciw. Pan Dariusz. Wstrzymuje się. Pan Jan Kwatyra. Jestem za. Za. Pani Jasiu. Za. Jestem za. Halo. Napisał coś, pisze. Halo, Pani Jasiu. Teraz pisze. Za. Za. Dziękuję. Jacek Latawiec. Pani Dorota Majerczyk. Za. Dziękuję. Piotrek, tak. Jestem za. Paweł Rogowiec. Robert Skipiała. Jestem za. Skowron, za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. I pan Piotr Żółtek. Jestem za.
Trzy osoby się, trzech radnych się wstrzymało, jedna jest przeciw, to 10 za. Czyli projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Proszę o reakcję. Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały 111 w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji Rabka-Zdrój. Proszę Państwa, ten projekt uchwały został analizowany. Został przy jednym głosie wstrzymującym się, 12 za, pozytywnie zaopiniowany. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa chce zabrać głos? Proszę bardzo, pani Józefa Śmietana. Na komisji problemowej głosowałam za, natomiast teraz wstrzymam się, dlatego że w tym obszarze i granicach tej aglomeracji nie ma w planie ujętego osiedla Zarytę. Najwyższy nam się dróg oczyszczania i dlatego wstrzymam się. Proszę bardzo, czy jeszcze w tej sprawie ktoś? Nie ma. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały 111. Proszę uprzejmie. Koleżanki, chciałam zapytać, o co tu chodzi z tym osiedleniem? Nie rozumiem. To znaczy, proszę, nie jest obszar aglomeracji ujęty do kanalizowania, nie ma. Nie obejmuje, nie obejmuje osiedla Zarytek. Nie obejmuje osiedla Zarytek. Nie obejmuje osiedla Zarytek. Czyli nie jest jakiś domów, których nie podepną. No ale aglomeracje to są, mówił nam tutaj pan prezes zakładu SPIK-u, tłumaczył, że to dwa lata rozszerza się ten obszar. Czyli jeżeli będzie włączona aglomeracja do Zarytek, to ja będę dobrze. Mogę zabrać głos, panie przewodniczący? Dobrze. Czy ktoś jeszcze? Tak, ja. Panie dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Pan Marek Ciepliński, 111 uchwała. Proszę o głos jeszcze w sprawie tej uchwały. Panie Marku, nie słyszę. Słychać mnie teraz, panie przewodniczący? Napisał tam gdzieś Marek coś? Na razie nie. Pani Małgorzata Choim. Pani Karkuli nie ma. Pani pan Marek Ciepliński za, tak? Halo, a czemu pani Aleksandra Koper. Pan Krzysztof. Za. Pan Jan Kwatyra. Za. Panie Jasiu. Za. W ogóle nie słychać, a ciężko. Co to tam się dzieje, kurde? Odci? Nauczył się pisać. Nie, co pan Marek napisał? Nie wiem, co. Ja już Marek napisał, że jest za. Ja jestem za. Pan Jasiu Kwatyra? Za. Kurde, ja sobie. Pan Latawiec? Sprawdźcie mnie. Pani Dorota Majerczyk? Zmieniam słucha i wszystko jest tu ok. Pan Piotr Tak. Jestem za. Oczywiście, że tak. Pan Paweł Rogowiec. Pan Robert Skipiała. Sprawdźcie. Józefa Śmietana. Wstrzymuje się. Ja też słyszę, nie? A mnie? Pan Rafał Wójtowicz. I pan Żółtek, Piotr. Kurde, tu mnie słyszą, a tam mnie nie słyszą. Jeden się głos, jeden radny się wstrzymał. 13 jest za. Czy nas słychać? Projekt uchwały 111. Mnie pan słyszy? Panie przewodniczący. Panie przewodniczący, czy mnie pan słyszy? Halo. Przewodniczący. Proszę państwa, mamy projekt uchwały 112 w sprawie zmiany uchwały 32 przez 237 przez 17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdrój z 31 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa małopolskiego. Halo, halo. Halo. Ta uchwała została omówiona, nie budziła większych sprzeciwów. Chodzi tutaj o przesunięcie. Proszę bardzo, czy ktoś z tym państwa ma pytania? Nie ma. W związku z tym przystępujemy do głosowania o projektu uchwały 112. Pan Marek zgłasza, że ma problemy jakieś z urządzeniem, czy może prosić o opinię, żeby się mógł przerokować. W ogóle nas proszę bardzo, proszę państwa, 5 minut przerwy, proszę skorzystać z relaksu. Już zdać się. Jak można powiedzieć, że któryś raz, nie pierwszy raz mamy online i wiecznie są problemy. W ogóle nie słychać. Halo. Słychać nas czy nie? Słychać nas czy nie słychać?
Nie słyszę, co? Ja was słyszę. Ale... my ciebie też słyszymy. No jakby pani Anfatyra się odezwał. No właśnie, słychać mnie? Tak. A mnie słychać? A mnie słychać? Tak, to jest przerwa. Chyba nie słychać. A teraz? A pani nas słyszy? No teraz tak. Ja doskonale słyszę. Słyszycie mnie? Ja słyszę doskonale. Słyszę doskonale, a pana Janka słychać pani wie? Nie. No nie coś powie. Tak. Nie coś powie. Nie pan coś. Raz, dwa, trzy, cztery. Słychać? Mówię raz, dwa, trzy, cztery. Przepraszam, no właśnie. Widać mnie, ale nie widać, nie widać, ale nie słychać. Okej, nie no, my słyszymy teraz. Tak, słyszymy pani Janek. Dobrze. Dobrze. A pan Piotr, a pan Piotr? Pan Piotr, tak. Raz, dwa, trzy. Słychać pana. Słychać. Raz, dwa, trzy, teraz mnie słychać. Witam, Marek, ponownie. Pani Dorota ma je przybyć. A pani Dorota? Tak słychać. No właśnie, no ja tak cały czas słyszę i właśnie nie wiem, dlaczego mnie wtedy nie było słychać. A chciałem się tam wypowiedzieć jeszcze do ucha. To już nie zdążył. Słychać mnie cały czas? Tak, słychać cały czas. Teraz słyszymy dobrze. Mhm, dobrze. Mnie też? Tak. Słyszę, słyszę.
Paweł, Paweł, słyszysz mnie tam? Halo, halo, słychać mnie? Halo, halo. Halo, halo. Chyba sobie odrębną sesję tu zrobimy. Byłoby lepiej, przez nas lepiej słychać. Dzień dobry panowie. Ja na przykład słyszę panów cały czas teraz, więc dla części osób chyba są panowie słyszalni. No właśnie. Na sali nam nie słychać. No, na sali też mają wyłączony mikrofon. No nic, czekamy cierpliwie w takim razie. No, aż nas puszczą. No właśnie. Ale kurczę, jak na liście przebojów, czekamy w poczekalni. No, Marek, czy ty mnie słyszysz teraz? Tak, ja cię słyszę, a ty mnie? Nie ma. Dobra, to my ciebie teraz też słyszymy. To ja się nie rozłączam i niech tak zostanie. Pan Jasiek Kwatyra, czy słyszy, może nam coś powiedzieć, czy go słychać? I widzę i słyszę. My chcę, żebyś wyczuli. Pan Piotr, tak? Jestem. Słychać mnie? Tak, wszystko jest okej. Okay. Teraz jest dobrze, wszystko. No. Dorotka Majerczyk jeszcze. Jest, słyszę. No, to już jesteśmy szczęśliwi. Proszę państwa, dziękuję, że jesteśmy wszyscy. Przystępujemy do kontynuowania naszej sesji. Dobra, kończymy tą parę. Darek. Proszę państwa, przystępuję do analizy projektu uchwały 112 w sprawie zmiany uchwały 32 przez 237 z 17 roku Rady Miejskiej w Radce Zdroju z 31 maja 17 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa małopolskiego. Jak wspominałem, projekt tej uchwały był analizowany i na komisji otrzymał pozytywną opinię 13 głosami, czyli jednogłośnie. Czy w tej sprawie jeszcze państwo chcieliby zabrać głos? Nie, a przystępujemy do głosowania projektu uchwały 112. Pan Marek Ciepliński. Jestem za. Pani Małgorzata Choim. Jestem za. Pani Katarzyna Niema. Pani Aleksandra Koper. Jestem za. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za. Pan Jan Kwatera. Za. Jacek Latawiec. Za. Pani Dorota Majewczyk. Jestem za. Pan Piotr Tak. Jestem za. Paweł Rogowiec. Robert Skipiała. Za. Michał Skowron. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Rafał Wójtowicz. Za. Pan Rafał Wójtowicz. Pan Piotr Żółtek. Jestem za. Jednogłośnie 14 głosami projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Przystępujemy do analizy projektu uchwały numer 113 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Proszę państwa, ten projekt też był burzliwy na komisji plenarnej, uzyskał akceptację pozytywną przy 6 wstrzymujących się, 2 przeciwnych, 5 za, czyli prawem większości głosów. Proszę państwa, kto w tej sprawie chce jeszcze zabrać głos? Akurat nie byłem na gminie, biorę sobie, jak powiedział, na papierze. Tak, chciałbym się dowiedzieć, czy tam jakieś zmiany stawek podatku. Proszę bardzo. Pani, pytanie jest pana radnego, czy są jakieś poważne stawki, zmiany w stawkach w porównaniu z rokiem bieżącym? Tak.
inflacji nawet przedsiębiorcom wykorzystać poziomu inflacji 80%, a my proponujemy 50%. Dziękuję. Czy w tej sprawie jeszcze pan Darek? Nie. Przystępujemy. Ja bym chciał zająć się. Proszę bardzo, pan Marek Cieplicki. Tak, ja cały czas się upieram, że w dobie pandemii nie powinniśmy podnosić żadnych podatków, tylko wspierać tych przedsiębiorców. To jest moje zdanie i naprawdę proszę pomyśleć o tym głosowaniu, bo niektórzy już ledwo wszędzie. Jest problem z turystyką, jest problem też z innymi tutaj branżami na terenie naszej gminy, więc bardzo proszę, bym nie podnosić tych podatków. Dobrze, dziękuję. Proszę, pan Skipiała. Pan Skipiała, proszę. Panie Marku, ale to jest tylko tak, znosimy tylko zapis na okres pandemii, tak? No bo w tym już każdy pandemia jest i będzie wtedy. Jeszcze wtedy mogę. Nie, no nie ma. Panie Robercie, prowadzi pan biznes. Panie Robercie, wie pan jak teraz to wygląda wszystko? A wy jeszcze dobrze podnosicie państwo tutaj, chcecie podnieść podatki tym przedsiębiorcom. Dobrze, pan Marek się wypowiedział, że jest tak przeciwny, nie chce nawet słyszeć o tym. Dość. Kto jeszcze w tej sprawie? To jeszcze nikt. Przystępujemy do głosowania. Projektu uchwały 113. Pan Marek Ciepliński. Jestem przeciw. Pani Małgorzata Choim. Pani Karkuli. Nie ma. Pani Aleksandra Koper. Jestem przeciw. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem przeciw. Pan Jan Kwatera. Jestem przeciw. Pan Jacek Latawiec. Za. Pani Dorota Majewczyk. Pani Dorota. Pan Piotr Ptak. Jestem za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Jestem za. Pan Michał za. Pani Józefa Świetana. Jestem za. Pan Wójtowicz Rafał. Przeciw. Pan Rudy jest przeciw. Teraz gdzie to jest przeciw? Tu. I pan Piotr Żółtek. Jestem za. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem głosów za. Pani Dorota Majerczyk jest? Wstrzymuje się, dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, przeciw i jedna wstrzymała się, czyli 8 głosami pozytywnie zaopiniowane. Projekt przechodzi do realizacji, proszę. Przystępuję do analizy, do opiniowania projektu uchwały nr 114 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu nabycia umowy dzierżawy nieruchomości. Proszę państwa, analizowaliśmy również na komisji. Tu chodzi o tą nieruchomość przy Alei Tysiąca, bodajże, dzierżawy. Dla pana, który wystąpił o przedłużenie dzierżawy i 9 głosami za, 3 wstrzymało się, radnych. Czy w tej sprawie państwo, pan Robert, proszę. Takie pytanie mam. Czy ta dzierżawa obejmuje na starych zasadach, czy może realizacja stawek. Tak. Była niemalizowana przez jeszcze dla mnie, więc pani tu przeprzegła na mnie, że jak przyjdzie ten kontakt. Pani mówiła, że będzie już co roku rewalizacja. Co roku, bo do tego czasu nie było, będzie już teraz w nowej zapisie umowy dzierżawy, będzie, że co roku będzie rewalizacja. Jedną samą stawkę? No więc dobre były czasy. Proszę bardzo, przystępujemy do. Ktoś jeszcze? Przystępujemy do głosowania. Projekt uchwały 114. Pan Marek Kliński. Jestem za. Jest za dzierżawą. Pani Małgorzata Choj. Pani Kapli. Nie ma. Pani Ola Koper. Jestem za. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za. Pan Jan Kwatyra. Za. Pan Jacek Latawiec. Za. Pani Dorota Majewczyk. Za. Pan Piotr Ptak. Jestem za. Paweł Rogowiec. Robert Skipiała. Jestem za. Michał za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za.
i pan Piotr Żółtek. Jestem za. Proszę bardzo, jednogłośnie, proszę państwa, została pozytywnie zaopiniowana dzierżawa. Chodzi to. Proszę państwa, przystępujemy do projektu uchwały nr 115 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020, nie 21, tylko 20. Proszę bardzo, proszę, czy są, projekt był analizowany na komisji, pani skarbnik szczegółowo wypowiedziała się na temat. Głosami 9 została pozytywnie zaopiniowana uchwała, 3 przeciw, 1 się wstrzymał. Czy ktoś z państwa? Tak, jeszcze ja bym chciał zabrać głos w tej sprawie. Proszę bardzo. Ja też podtrzymuję, że jestem przeciw z tego względu, że tam są niestety pieniądze zabierane z ulicy Tetmajera i później pokrycia nie ma. Dobrze. Proszę bardzo. Ja tego chcę przeciw, dlatego że no, faktycznie były pieniądze, odpowiednie pieniądze były przeznaczone na tą drogę, a pokazuje się, że no, 200 tysięcy to też bardzo odpowiada za te inwestycje, za środowe pieniądze. No dobra, nie będę tłumaczył, nie mam po co. Proszę bardzo. Proszę bardzo, w takim razie pani skarbnik, pani powie skąd się te pieniądze wzięły i na co. Dobra. Pieniądze z ulicy przebudowa drogi Tetmajera zostały przesunięte na przebudowę drogi Kraczykówka. Było to związane z koniecznością dostosowania niwelety drogi. Czyli to były przesunięte, a oprócz tego jeszcze w tych zmianach w budżecie zabezpieczane środki były jeszcze na gospodarkę odpadami 350 tysięcy złotych i te środki pochodzą z niewykorzystanych środków ze studium uwarunkowań oraz poręczeń, które teraz się zrobiły. Momencik, na razie Paweł ma głos. Już? Proszę bardzo, pan i Ola. Ja mam pytanie odnośnie tutaj inwestycji. 240 tysięcy jest wpisane na rozbudowę parku kolejowego w Radce Starej za gospodarowanie bulwarów nad Policzanką. O co tu chodzi? Ale to nie jest do tego. Czyli to nie jest w tych zmianach, co teraz. Nie. To już jest dawno. Panie przewodniczący, mogę? W momencik jeszcze trwa dyskusja. Nie pamiętam, kiedy to było wprowadzane do budżetu, ale to 240 tysięcy to było zabezpieczenie środków, która była podpisana pomiędzy nami a nie. Dobrze. Dobrze, wcześniej panie Robercie, wcześniej był pan Ciepliński. Ja mam takie pytanie. Czy jest tutaj zasadne zabieranie z jednej inwestycji pieniędzy, które były przeznaczane na tą drogę i przekazywanie na inwestycje, gdzie sami nawet tam mieszkańcy mówili, że to było niepotrzebne? Prace tam były na przykład z pieniędzy dla ludzi przeznaczonych z Tetmajera łatamy tutaj jakiś bubel budowlany. No tak się nie robi, to nie jest gospodarne. Pytanie teraz do burmistrza. Skąd pan weźmie pieniądze na ulicę Tetmajera w przyszłym roku? Proszę mi odpowiedzieć, skąd pan weźmie pieniądze na Tetmajera? Szanowny... Proszę... Proszę... Nic nie słychać. Panie przewodniczący. Pan burmistrz jest wyciszony. Panie przewodniczący. Pan burmistrz jest wyciszony. Halo. Halo, halo, no takie ważne rzeczy są i znowu heca z połączeniem. Halo. Na poszmarek. Nic nie słychać, no nic nie słychać. Dobra, niech pan mówi. Panie przewodniczący, panie Marku, słychać? Tak, słychać, teraz słychać. Dobrze, dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o inwestycje na ulicy Dettmajera, my te pieniądze, proszę zobaczyć, bo ma pan na pewno przed sobą również prowizorium budżetowe na rok przyszły. Te pieniądze żeśmy zostawili. I tak jak mówiłem, złożyliśmy wniosek, jeżeli chodzi o ulicę Dettmajera, do dwóch projektów. I wierzę, że któryś z tych projektów wyjdzie. Natomiast jeżeli będziemy mieli płacić tylko my sami jako gmina, to nas niestety nie stać na inwestycje, gdzie całe koszty bierzemy na siebie. Mogę ad vocem? Proszę bardzo, ale to jest... No. Tak, nie, to są ważne rzeczy. Panie burmistrzu, w tej chwili pan całkowicie zaprzecza temu, co pan obiecywał mieszkańcom. Tutaj pan mówi o tym, że nas nie będzie stać, a stać nas właśnie na takie remonty typu właśnie traczykówka, gdzie mieszkańcy sami się wypowiadali na komisji. Druga sprawa, co mnie bulwersuje, że pan niestety nie dotrzymuje tych słów. Ja bym chciał zadać pytanie, do jakich projektów pan złożył w tym momencie tutaj o pieniądze. Złożył pan tutaj do Funduszu Dróg Samorządowych? Tak, jak najbardziej. Do Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych i również do Drogi Powodziowej. Do dwóch różnych projektów. I proszę mi powiedzieć, kiedy dokładnie to było, datę bym chciał wiedzieć. Prześlę panu te daty, tak. Dobrze, ja są w wolnych wnioskach i zadam pytanie, ale tak jak mówię, pierwszy radny bardzo fajnie się zgodzili tutaj na te pieniądze. Ustaliliśmy, że będzie zadanie Dettmajera wykonywane. W kolejnym roku miało być zadanie na kolejne osiedla. Teraz wszystko się przedłuża. Ja po prostu mówię też w imieniu mieszkańców. Nie powinno się tak robić. Jeżeli coś się obiecuje, róbmy jedno, później kolejny radny, później kolejny. Wszyscy radni byli wtedy jednogłośnie przecież za, z tego co kojarzę. Tam jeden się chyba wstrzymał, ale wszyscy, tak, wszyscy byli. Tak, więc proszę państwa, no w tej chwili głosując nad tą poprawką i znowu zabieramy pieniądze tym mieszkańcom. No tak się nie robi. Obiecujmy albo nie obiecujmy, no panie burmistrzu. Panie radny. Dotrzymuje słowa i ma się tą charyzmę, albo po prostu się nie dotrzymuje słowa, bo ja bym tak nie robił. Powiem szczerze. Panie radny, ja jeszcze. Tak, no panie gospodarze, chcę się odnieść jeszcze do jednej rzeczy. Proszę zobaczyć, że u pana, dzięki temu, że się nam udało pozyskać środki, zrobiliśmy ulicę między innymi Kasprowicza. Jeżeli chodzi o ulicę Dettmajera, panie Marku, myślę, że pan widzi, bo tam jest i sprzęt, i ludzie, którzy robią obecnie tam kanalizację. I dla mnie ta droga teraz naprawdę jest priorytetem. Niech mi pan wierzy. Natomiast nie jestem zwolennikiem tego, żebyśmy robili drogę tylko za własne pieniądze. Nas po prostu jako gminy nie stać na to, żebyśmy wszystko robili za swoje pieniądze. Ale widzi pan teraz zaprzecza temu, co pan mówił wcześniej. Obiecywał pan od początku roku mieszkańcom z ulicy Dettmajera to, że pan zrobi, jak nie będzie nawet tego tutaj sfinansowanego ze środków zewnętrznych. Radni się na to zgodzili. To jak teraz przed mieszkańcami będziemy wszyscy jako rada nawet wyglądać? No, zrobiliśmy. Panie burmistrzu, pan w tej chwili, no powiem, mataczy w tym, co się, mataczy się pan w tym, co pan mówi. Raz pan obiecał, raz pan odbiera to wszystko, mówi, że nas nie stać. Skąd te w ogóle wyliczenia tam w odpowiedzi pana też tutaj dostałem, że ponad 1 132 000. Pan teraz mówi, że jest kanalizacja robiona i tak dalej, ale w górnym odcinku, powtarzam, to jest kilkadziesiąt tylko metrów, a my mówiliśmy o drodze do płyt, jeżeli nie miało być tutaj tej dotacji. Więc naprawdę, proszę się przynajmniej nie mieszać w tym, co pan mówi, bo w tej chwili się pan pogrążył na całego. Obiecał pan, teraz pan mówi, że nas nie stać, a od początku roku były obiecane pieniądze, radni się wszyscy zgodzili i co teraz? Będziemy głosować. Panie radny, ulica panie burmistrz, Majera jest jedną ulicą. Panie Marku, proszę troszeczkę tak wytonować. Wytonuje się, tak, wytonuje się, na pewno. Ale ulica Dettmajera jest całą ulicą, tam nie ma dwóch ulic. I jest ogromna szansa, że te środki pozyskamy i chcielibyśmy ją zrobić całościowo i zamknąć ten temat.
Panie burmistrzu, pan mówił o innym. Jezus Maria, dobra. No czemu pan kłamie w tym momencie? Dobra, a panie Marku, ja tylko tak ad vocem. A jakby się udało na przykład w przyszłym roku zrobić całą tą ulicę, to by przeprosi pan pana burmistrza za te uwagi? Proszę pana, w jakiej sytuacji możemy z roku na rok mówić sobie? Dobrze, już pan powiedział. Wszystkie zastrzeżenia. Nie było dotrzymanego słowa. Jestem przeciw, stanowczo przeciw. Dobrze, ja uważam, że jakby każda dzielnica miała tyle włożone pieniędzy, co pańska, to by było najna. Pan uważa, najwięcej pan uważa. Jasne. No. Dobra, dziękuję. Przystępujemy do głosowania projektu 115 uchwała. Proszę bardzo, 115 uchwała. Pan Marek Ciepliński uważam, że jest przeciw, tak? Tak, przeciw i słusznie pan uważa. Jak? Chwileczkę. Przeciw. Pan przeciw, tak. Pani Małgorzata Choim. Pani nie ma. Katarzyny. Pani Aleksandra Koper. Jestem przeciw. Pan Dariusz Krzysztof. Pan Jan Kwatera. Za. Pan Jacek Latawiec. Pani Dorota Majerczyk. Pani Dorota. Pan Piotr Ptak. Jestem za. Paweł Rogowiec. Jestem przeciw. O, kurde. Momencik. Pan Robert Skipiała. Za. Michał za. I pani Józefa Śmietana. Za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. I pan Piotr Żółte. Jestem za. 2-4 głosy przeciw, 10 za. Pozytywnie została zmiana budżetu. Proszę bardzo. I równoznaczna uchwała o prognozie finansowej z wprowadzeniem dodatkowego punktu, który musi być naniesiony. Panią proszę skarbnik o wyjaśnienie. Tak, WBS po zmianach. Państwu mam na komisji problemowej, kiedy w poniedziałek prosiłam, żeby przyjąć taką poprawkę do wieloletniej prognozy finansowej i wprowadzenie nowego przedsięwzięcia, które brzmi zimowe utrzymanie dróg. Jest to przedsięwzięcie, które będzie realizowane w latach 2020-2021. Związane jest z tym, że chcę po prostu podpisać umowy na odśnieżanie miasta, dlatego chcą podpisać umowy na przestrzeni 2 lat budżetowych, potrzebne to jest, żeby to było wieloletniej prognozie finansowej. Na ten cel, na to przedsięwzięcie zaplanowaliśmy środki w wysokości 1 296 906 70 groszy. W 2020 roku kwota 251 163,75 groszy, natomiast w 2021 roku 1 045 742,95 zł. Dziękuję. Czy w tej sprawie nie ma? Przystępujemy do głosowania wieloletniej prognozy finansowej. Punkt 116, projekt uchwały. Pan Marek Ciepliński. Przeciw. Przeciw. Pani Małgorzata. Pani Ola Koper. Przeciw. Pan Dariusz Krzysztof. Pan Jan Kwatyra. Pan Jacek Latawiec. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Jestem za. Paweł Rogowiec. Przeciw. Moment. Tu. Pan Robert Skipiała. Z Kobrą. Za. Śmietana Józefa. Pan Rafał Wójtowicz. I pan Piotr Żółtek. Jestem za. 2-4 przeciw, 10 pozytywnie. Projekt wieloletniej prognozy finansowej pozytywnie zaopiniowany. Proszę państwa, na tym nie mamy jeszcze jedną uchwałę. 117. W momencie, gdzie jest uchwała 118. Uciekła gdzieś. Ja nie wiem, 118. Jest 118. Dziękuję. Proszę państwa, przystępujemy do opiniowania o uchwały 118 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rabce Zdroju w trybie przetargowym. Proszę państwa, była analizowana ta uchwała, ten projekt uchwały.
głosowało 12 radnych, w tym 7 radnych było za pozytywnym przyjęciem, przeciw 3, 2 wstrzymało się od głosu. Czy ktoś z Państwa w tej sprawie jeszcze chce zabrać głos? Proszę bardzo, kobieta ma pierwszeństwo. Dziękuję bardzo. Też będę chciała tylko powiedzieć, że ja wstrzymuję się, panie burmistrzu. Dlaczego? Dlatego, że była taka między nami dżentelmeńska umowa między radnymi a panem, że nie będziemy wyprzedawać majątku. A tu niestety wychodzi na to, że są osoby, które jakoś nie wiem, czy tak się stało, że jest możliwość jednak sprzedania. Nie wiemy na co pan, to znaczy tłumaczy pan na komisji, na co pan chce te pieniążki dać. Tak jak mówię, wydawało mi się, że pewne umowy trzeba dotrzymywać, nawet słowne. Dlatego będę się wstrzymywać. Nie będę przeciwna, nie będę ani za, ale po prostu będę się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Robert. Mówiąc o to, co pani tu powiedziała, nie jak to mówią, prowadził do więzienia poglądu. Natomiast... Bardzo dziękuję. To jest hasło, które co ogólnie. Ja nie mówię to do pana. No do kogo? Do burmistrza. A burmistrz nie jest. Burmistrz nie jest kogo. Wysłucham, dałem sobie. Wysłucham, była taka umowa, umowa słowna, tak, że nie będziemy sprzedawać. Do pewnego momentu możemy nie sprzedawać, ale pokazała się okazja zakupu gruntu za cmentarzem. I moja propozycja jest, że te pieniądze z tej działki, żeby nie przeznaczyć na coś innego, wykup gruntu pod cmentarzem. Tak, ma pan rację. Grunt pod cmentarzem to jest przyszłość dla mnie. Na pana zdanie. Strefa A. 200 tysięcy, które pan dostał z Majera. Przyniosę pani, jak wygram środka, przyniosę. Nie, proszę pana. Bo teraz jest taka sytuacja, że grunt. Pani Olu, pani Aleksandro. Pani Olu, chciałem zwrócić grzecznie uwagę, że nie udzieliłem pani głosu. Bardzo grzecznie. No tak, jak pan Kaczyński, nasz mistrz. Bez, no, proszę bardzo, czy ktoś? Tak, proszę o głos. Pan jeszcze Ciepliński prosił o głos. Proszę bardzo. Panie burmistrzu, ja to bardziej pytanie właśnie do pana burmistrza, bo pan na komisji mówił, że sprzedamy tą nieruchomość, tą działkę, kupimy tu działkę pod cmentarzem, żeby zainwestować w przedłużenie bulwaru. Ja zadam takie pytanie, skąd pan weźmie w przyszłości pieniądze na to, żeby to zagospodarować? Bo pan sam teraz powiedział, że nie stać nas nawet na remonty dróg, a pan znowu planuje jakieś inwestycje, które jak na razie dochodu nie przynoszą. No wybaczcie państwo, ale to troszeczkę... No nie dobrze, jest... dobrze, komentarze później, panie Marku, odpowiada no, pan burmistrz. Odpowiada pan burmistrz, proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni radni, myśmy złożyli już wniosek na dofinansowanie tego typu inwestycji. Tam w tym wniosku jest również możliwość zakupienia tej działki i chcieliśmy właśnie w ten sposób mieć z jednej strony wkład własny, a z drugiej strony szukać też jakiejś możliwości czy alternatywy dalszego rozwoju tego naszego miasteczka. U nas nie ma przemysłu i jeżeli miasto nie będzie miało swoich atrakcji, jak państwo widzicie, inwestycje prowadzone przez prywatnych przedsiębiorców typu jakiś wyciąg czy innych, my nie mamy nic z takich rzeczy. I wynika z tego, że większość tych rzeczy, tych atrakcji ewentualnie spoczywa na barkach samorządu. Więc tutaj uważam, że tutaj jest ta możliwość, między innymi byłaby tam szansa, żeby zbudować czy to tor saneczkowy, czy nawet do zjazdów dla dzieci na nartach. I myślę, że to miejsce moglibyśmy wykorzystać. Z tą myślą to po prostu robię. No i bulwary również później. Mogę panie przewodniczący? No ale panie Marku, proszę bardzo, ale już ostatnio. Chodzi o sprzedaż czy nieruchomości. Ja żadnych projektów nie widziałem w tej sprawie, żeby jakiś tam wyciąg był. Po drugie, wyciągu na stok południowy się nie robi narciarski z tego względu, że śnieg szybciej topnieje, to każdy wie.
chyba że mówimy o jakimś stoku całorocznym, o jakimś igielicie i tak dalej. Więc mnie to nie przekonuje, żeby sprzedawać w tej chwili, bo no, nie jest to rozsądne w tej chwili. Dobrze, dziękuję. Co jeszcze? Ktoś chce jeszcze zabrać głos? Nie ma. Przystępujemy w takim razie do głosowania. Projektu uchwały 118. Tak jak wspomniałem, na komisji 7 było za, 3 przeciw, 2 wstrzymało się. Proszę bardzo, pan Marek Ciepliński. Jestem przeciw. Pani Małgorzata Choim. Jestem za. Pani Karkuli nie ma, pani Ola Koper. Wstrzymuję się. Dzięki. Pan Dariusz Krzysztof. Wstrzymuję się. Pan Jan Kwatyra. Wstrzymuję się. Pan Jacek Latawiec. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Jestem przeciw. Pan Paweł Rogowiec. Dobrze, wstrzymuję się. Wstrzymuję się, momencik. Robert Skipiała. Za. Tak, skoro za. I pani Śmietana Józefa. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Wstrzymuję się. I pan Piotr Żółtek. Jestem za. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Za. Dwa. Przeciw. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć wstrzymuje się. Proszę. Działka przechodzi do przetargowego, do przetargowej realizacji. Proszę bardzo. I na tym chyba byśmy skończyli. Tak. Na tym kończymy projekty uchwały burmistrza. Przystępujemy do punktu 4 porządku obrad. Podjęcie uchwały na wniosek Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad przyznania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów z terenu gminy Rabka Zdrój. Projekt uchwały 117. Był analizowany, otrzymał poparcie 11 radnych przy jednym głosie przeciw. Kto z państwa jeszcze w tej sprawie chciałby zabrać głos? Chodzi tutaj o podwyżki dla sołtysów na 6 dnia. Nie ma, przystępujemy do głosowania. Pan Marek Ciepliński. Jestem przeciw. Przeciw. Pani Małgorzata Choim. Pani Karkuli nie ma. Pani Ola Koper. Jestem za. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za. Pan Jan Kwatyra. Za. Pan Jacek Latawiec. Za. Pani Dorota Majewczyk. Jestem za. Piotr Ptak. Jestem za. Paweł Rogowiec. Jestem za. Robert Skipiała. Za. Michał Skowron. Za. Józefa Śmietana. Jestem za. Rafał Wójtowicz. Jestem za. I Piotr Żółtek. Jestem za. Przy jednym głosie sprzeciwu, 13 głosach za, sołtysi będą zarabiali więcej. Od 1 stycznia. Proszę państwa, zanim zakończymy jeszcze to, bo mamy praktycznie punkt 5, poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej. Mamy bardzo ważne, proszę państwa, pismo, prośba o opinię i pozytywną, proszę, bo myśmy już wydali opinię pozytywną wcześniej, ale chodzi teraz, bo było wydane obniżenie stawki przetargowej kwestii na park glinowy, a nikt się nie zgłosił, w związku z tym występuje teraz urząd o bezprzetargowe z obniżoną stawką, tą, którą już państwo ustalili. W związku z tym może przeczytam, jeżeli, ale wiecie państwo, o co chodzi. No, w związku z tym pytanie jest, czy się państwo zgadzacie i musimy przegłosować to normalnie. Przeczytam. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Burmistrz Rabki Zdroju zwraca się z uprzejmą prośbą do Komisji Rady Miejskiej o wyrażenie opinii w sprawie obniżenia stawki czynszu za dzierżawę gruntu gminnego zlokalizowanego na bulwarach zabudowanego słupami do montażu parku linowego kamieniami burderowymi i ścianką spinaczką. Nadmieniam, że wyżej wymieniony teren był przeznaczony do dzierżawy w trybie przetargowym.
I w tym czasie Rada Miejska wyraziła pozytywną opinię na obniżenie czynszu w miesiącach maj, wrzesień do kwoty 627 zł 30 groszy brutto, a w pozostałych miesiącach do kwoty 50 zł brutto. Niestety nikt nie stanął do przetargu, nie przystąpił do przetargu. Obecnie trwa procedura wydzierżawienia przedmiotowego terenu firmie Cum Ag. Na ostatniej sesji podjęta została uchwała zwalniającą wnioskodawcę z przetargowego trybu zawarcia umowy. Z uwagi na zmianę trybu dzierżawy z przetargowego na bezprzetargowy konieczne jest ponowne uzyskanie zgody Rady Miejskiej na obniżenie czynszu dzierżawnego na warunkach wskazanych wyżej. Mając na uwadze powyższe, burmistrz Żabki Zdroju wnosi jak we wstępie. Czy pytania? Nie ma. Przegłosujemy, żeby stało się to faktem. Pan Marek Ciepliński jest za? Za. Pani Małgorzata Choim? Za. Pani Ola Koper? Jestem za. Pan Dariusz? Jestem za. Pan Jan Kwatera? Pan Jacek Latawiec? Za. Pani Dorota Majewczyk? Jestem za. Pan Piotr Tak? Jestem za. Paweł Rogowiec? Za. Piotr Skipiała? Robert Skipiała? Za. Pani Józefa Śmietana? Pan Rafał Wójtowicz, pan Piotr Żółtek i jeszcze wracamy do pana Kwatery. Za. Dziękuję. Jednogłośnie dziękuję 14 głosami. Prośba pana burmistrza została przyjęta. Proszę państwa, tym sposobem zrealizowalibyśmy punkt 5. Porządku obrad. W międzyczasie od wczoraj do dzisiaj nie wpłynęły żadne inne pisma. Te, które wpłynęły, to na komisji państwu omówiłem. Natomiast mamy teraz punkt 6. Interpelacje i wnioski radnych. Proszę bardzo, pan Darek. Do pana burmistrza pytanie w sprawie o tej cośmy tam bocznej podhalańskiej naprzeciwko tego muru. To było pismo składane, nie wiem, czy pan burmistrz odpowiedział z 12 listopada mieszkańców. No ale pan burmistrz, wcześniejsze pisma były z maja, były sierpnia i nikt nie odpisał tym. To jest jedna sprawa. Jest tak, podnosiliśmy podatki. Ci państwo wiem, że jedna osoba 700, druga 500 dołożyła ze swojej kieszeni, żeby wysypać dziury, zatykować. My robimy drogi, poprawiamy dobre drogi. Na Radce są trzy drogi poprawiane, a tam nie mamy parę złotych, żeby ją wysypać. Proszę się panie burmistrzu, bo powiedział, że się odniosę do tego. Ja i proszę o... Nie, ja powiem, bo tam jest cała procedura z powiatem. Ale nie, panie burmistrzu, ja ostatnio, kiedyśmy rozmawiali, prosiłem pana o zaprzepanie im paruszu. No to ludzie płacą, ja się nigdy zdenerwuję, ja mam SMS-ów po parę dziennie. Płacą podatki, teraz się podniesie podatki i nie ma 500 czy 800 zł, żeby ktoś podjechał za swoją parę dziur. I ubił to? Obiecałem, że to poruszę dzisiaj, bo z czerwca i sierpnia na pismo nie zostało odpowiedziane. Zobaczymy, co teraz z tego 11, znaczy z listopada 12 zostało też złożone pismo. I chciałbym, żeby się pan burmistrz odniósł, że to nie wiem, jak ci ludzie oglądają, co ma pan do powiedzenia na ten temat. Dobrze, czy jeszcze będzie jedno pytanie? Aha, po odpowiedzi właśnie, tak, właśnie chciałem ci przypomnieć. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że ci ludzie faktycznie zgłaszali, ale oni chcą, żeby tam był zmieniony przebieg drogi. Z tego względu, że droga przebiega między domem a stodołą tego pana i w związku z tym, że jest to na łuku drogi powiatowej, wystąpiliśmy do powiatu z zapytaniem, czy wyrażą zgodę na to, bo gdyby to było z naszej drogi, to byśmy sobie ustalali sami. Powiat wyraził zgodę, ale zrobił tam pewne obwarowanie. I teraz jest pytanie takie, jak do tego odniosą się sąsiedzi, tam ta droga będzie teraz przebiegała, to musimy ustalić. Natomiast pocieszeniem w tym wszystkim jest to, że pan, który się zgadza na to, żeby puścić tą drogę w tym nowym śladzie, istnieje możliwość, że byłaby to droga wtedy przejęta na własność gminy i byłaby naszą własnością. Natomiast
to, co jest obecnie tam, no to jest właśnie ten nieuregulowany stan prawny tej drogi. To jest właśnie ten. Natomiast co do zasypania tego, rozmawialiśmy z wydziałem i prosiłem, żeby to zostało tam uzupełnione. I druga sprawa jest taka, no bo nie ma pana przewodniczącego od komisji statutowej, no to zwrócę się do pana w sprawie tego statutu jednolitego. Bo na tą chwilę treści statutu, bo nie dostaliśmy, ja osobiście nie dostanę, to jest jedno. Na mnie była nagonka w listopadzie, co zostałem odwołany, że opieszale pracuje. Niech mi pan powie, ta komisja jak pracuje. Nie opieszale, minął rok i nie mam statutu. Ale panie przewodniczący, panie radny, to pytanie nie jest do mnie, bo ja nie kieruję pracami rady. Ale nie ma pana przewodniczącego, bo pan jako... Już pewnie. Pan Ptak, proszę o odpowiedź. Statut jest, ten, tekst jednolity też jest opracowany. Można go będzie ogłosić, myślę, że na najbliższej sesji można go będzie ogłosić. Ale panie przewodniczący, pan mi zarzuca opieszałość, minął rok i... Statut jest, to już od dawna. Dobra, ale gdzie? Jak to gdzie? Przecież głosowaliście nad tym. Ale co, wojewody jest, bo został do poprawy i do tej pory go nie ma. Nie, przecież statut jest uchwalony już dawno. Ale gdzie? Jak to gdzie uchwalę? A gdzie jest jednolity tekst? Ten jednolity, panie przewodniczący, może być tylko... Był pan pod presją innego słów i teraz pan się nie wywiązuje. Ja mogę panu zarzucić, że pan opieszale działa. Boże, moment. Ja nie jestem. No nie, no. Pytania do pani Barty, tylko zadam pani... pytanie do pana przewodniczącego komisji albo do burmistrza. Dobra. Proszę bardzo. Ja nie kieruję w ogóle pracami. Pracę rady, to powinna być do mnie pytanie. Proszę bardzo, pani Beato, co z tym statutem w takim razie? Bo wiem, że jest. Znaczy tak, ostatnio państwo przyjmowaliśmy zmiany do statutu. Ale to były zmiany SOES. Ja nie, nie, dobrze pan mówi. Ale pan może tak, ale przewodniczący na piśmie da odpowiedź, tyle no. Myślę, że tak będzie. Pan się wypowiada za kogoś, jak nawet nie zaproponował tego. Myślę, jestem również w komisji statutowej, więc myślę, że mogę tyle powiedzieć, że najlepsza będzie odpowiedź. Dobrze, komisja statutowa się zbierze, przeanalizuje, da odpowiedź. Nie, bo ja chciałbym mieć jasność, właśnie, ale tak, żeby nie było, że nie, zarzucaliście mi opieszałość, sami działać rok opieszałość. Będzie odpowiedź na piśmie, dobra. Będzie wszystko dość, na piśmie. Przeczytania, tak. I jeszcze pytanie, i jeszcze pytanie miał pan, jeszcze pan miał trzecie pytanie w sprawie. Już wyjaśnione? Dobra. W takim razie koniec. Ja tylko, ktoś jeszcze? Proszę pani. Ja chciałam pismo złożyć na pana ręce jako przewodniczącego odnośnie, napisałam pismo, tutaj z kolegów się podpisało. Proszę o zaplanowanie kontroli Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii działającej przy Urzędzie Miejskim w Radzie Zdrowia w planie pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021. Dobrze, dziękuję. Ja już to zlecę komisji rewizyjnej, żeby miała to na uwadze. Poproszę o głos, panie przewodniczący. Proszę bardzo. Dziękuję. Ja mam zapytania do pana burmistrza. Prześlę te zapytania drogą później mailową lub przez ePUAP. Dobrze? Ja sobie pozwolę tu odczytać w związku z tym, co tutaj dzisiaj było. Czyli zapytanie do pana burmistrza Leszka Świdra. W związku z licznymi pytaniami mieszkańców ulicy Tetmajera oraz pokrętnymi pana odpowiedziami na temat czasu realizacji inwestycji, przebudowa ulicy Tetmajera, proszę o konkretne odpowiedzi na zapytania. W związku z braku realizacji wymienionego zadania w tym roku, co obiecywał pan mieszkańcom od 2 lat, proszę o sprecyzowanie, na jaki cel zostanie wykorzystana pozostała kwota 500 tysięcy w budżecie tego rocznym na przedmiotowe zadanie inwestycyjne. Dlaczego w wieloletnim planie finansowym brak jest zabezpieczonych środków na kolejne lata? Czyżby pan zupełnie zrezygnował z realizacji przebudowy Tetmajera?
Czy gmina wystąpiła o środki na dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych, skoro wiadomo było, że dotacja z rezerw celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych jest wątpliwa? Jeśli gmina występowała, to proszę podać kiedy. Dlaczego przy projektowaniu budżetu na rok 2020 nie poinformował pan mnie i mieszkańców o rzeczywistych kosztach przebudowy ulicy Tetmajera i wtedy nie proponował zabezpieczenia całości kwoty na zadanie? Dlaczego nie informował pan mieszkańców w zeszłym roku, że prace projektowe kanalizacji sanitarnej i wodociągu będą trwać prawie do końca roku 2020 i jakie mogą być konsekwencje w realizacji przebudowy drogi? Tylko usilnie obiecywał pan, że przebudowa będzie wykonana w 2020 roku. To jest pierwsze zapytanie. Drugie zapytanie. W imieniu mieszkańców, w związku z realizacją inwestycji przez Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe imienia Szebesty w Rabce Zdroju, to jest rewitalizacja parku zdrojowego z budową tężni solankowej w ramach projektu regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020, zwracam się z zapytaniami. Czy samorząd rabczański dofinansował wyżej wymienioną inwestycję? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości? Proszę o udostępnienie porozumienia zawartego pomiędzy burmistrzem Rabki Zdroju a Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym imienia Szebesty w Rabce Zdroju. I kolejne zapytanie. W imieniu mieszkańców Rabki Zdroju, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi działalności szpitala miejskiego w Rabce Zdroju, to nie jest jego but. Zwracam się z następującymi zapytaniami. Na jakim etapie obecnie prowadzone jest postępowanie przez CBA, wobec jakich osób się toczy? W jakiej wysokości oraz z jakich źródeł szpital miejski otrzymuje dofinansowanie w związku z powstaniem oddziału covidowego na terenie szpitala miejskiego? Proszę o podanie dokładnych danych finansowych. Miesięcznie od czasu powstania oddziału w rozbicie na łóżka covidowe, opłaty za leczenie, dostępność do respiratora, opłaty za dobrowolność, koszty dodatków do wynagrodzeń personelu medycznego, środki na niezbędny sprzęt potrzebny, na bardziej wymieniony oddział i inny. Czy prowadzone są postępowania przed sądami za nieudzielenie informacji publicznych? Proszę o podanie wszystkich kosztów poniesionych przez szpital miejski w związku ze złożonymi pozwami o zwrot ekwiwalentu urlopowego i nagród jubileuszowych przez byłą prezes szpitala. W przypadku braku wiedzy przez pana burmistrza na temat zadanych zapytań, proszę o wystąpienie do prezesa szpitala miejskiego o udzielenie rzetelnych informacji, a następnie przekazanie mi odpowiedzi wraz z umieszczeniem na BIP w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Kolejne zapytanie jest tutaj, rozmawiałem też z ludźmi, którzy jeżdżą na rowerach i bardzo by prosili i też pytają się, na jakim etapie jest budowa szlaków rowerowych tutaj na Krzywoniu i bardzo by też prosili, żeby skłonić się na trasy niebieskie, ponieważ jest to no, jedno z licznych tutaj atrakcji byłaby tutaj w Rabce, żeby ściągnąć turystów, ludzi i sportowców. Ponawiam jeszcze raz, panie burmistrzu, i apeluję do pana, aby pan się skłonił o zreperowanie oświetlenia na ulicy Kasprowicza Głównej, bo dalej niestety latarnie nie świecą, chodzą dzieci po zmroku, po nieoświetlonej drodze, brak dokładnych tam pomocy jest, także bardzo proszę się o to rozeznać. I też mam zapytanie o odcięcie tam pieniędzy na tutaj na promocję Rabki. Też, żeby pan się tutaj z tym wypowiedział. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Nic z tego nie wiemy. Ale zapisane jest, pan Robert był pierwszy.
Pan Robert Dutnik. Ja takie informacyjne, jak można to pana burmistrza uzyskać. Co dalej z pracem wodnym? To jest jedno pytanie. Jak przedstawiacie sytuację zakładu komunalnych po odejściu pani prezes? Czy jest nowa pani prezes? I jak ona się odnosi do tych problemów, które wynikały już przedstawiane, były nam przedstawione przez byłą panią prezes, właśnie tam cmentarzy, po prostu stawki tej znowu za śmieci, bo mówiliśmy, że utrzymają tę stawkę do połowy roku, czy też dalej to przemywane, czy to jest... Tylko cmentarze, to jest nie trzymają. Nie, Ola była pierwsza. Panie burmistrzu, nie mam na piśmie, ale kiedyś żeśmy rozmawiali, jak pan był nad kościem na komisji skargi na skutki petycji. Ja tam zapytałam, jak czego złożę pisemną taką prośbę o komisję mieszkaniową, która jest powołana przez pana. Skład tej komisji, rola, zadania tej komisji. Bardzo bym poprosiła. Bo teraz różne skargi wpływają i są uchwały oczywiście z regulamin, ale jeżeli jest jeszcze taka komisja, która działa na terenie urzędu, to też myślę, żeby była pomocna w tym momencie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pan Darek. Jeszcze mam pytanie do pana przewodniczącego komisji Ptaka. Dlaczego na BIP-ie nie ma tego, jak pan mówi, że jest? Nie wiem, czy mnie pan słyszy. Ale uchwały. Nie uchwały. Uchwały są na wszystkie uchwały są na BIP-ie. Mówię o statku jednego, a nie uchwałę. Nie ma przyjęcia jednego. Nie może być. No bo nie wróciło dwoje wody. No to. Dobra, dziękuję. Nie wiem o co tu chodzi. Absolutnie. Dobrze, czy jeszcze są jakieś pytania? Ja mam jeszcze, panie burmistrzu, bo mieszkańcy rejonu pana Jasia kwatery w dzielnicy prosili, żeby przekazać zapytanie. 6 marca złożono pismo z prośbą o zainstalowanie progów zwalniających na ulicy. Poniatowskiego i żeby po prostu w miarę możliwości, jak będą pieniążki, żeby albo LEDowe, albo coś doświetlić te przejścia, bo jest szaruga, jest ciemno i tak dalej, jest duże niebezpieczeństwo na te. Ale widzę, że te LEDowe przejścia, te oświetlenia dają pewność, że to są o wiele droższe. Może to z tego programu byśmy realizowali, tak, na te przejścia. I jeszcze jest prośba była, żeby po prostu wystąpić ponownie do Wód Polskich z prośbą o oczyszczenie potoku Gorzkiego, bo to jest tragedia. To jest wstyd. On płynie przez sam środek Rabki i jeszcze w takiej dzielnicy willowo-uzdrowiskowej, a jest to naprawdę groza. Jeszcze można prosić o... Tak? Proszę, panie Jasiu. Ja tutaj mam taką interpelację, ona się łączy z tym, co tutaj pan przewodniczący powiedział do pana burmistrza. W związku ze składanymi już wielokrotnie przeze mnie interpelacjami, wnioskami w sprawie wykonania progów zwalniających na przejściach dla pieszych na ulicach Jana Pawła II i Poniatowskiego oraz planowanymi w tym zakresie inwestycjami mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa dla pieszych i uporządkowanie ruchu pojazdów samochodowych, zwracam się do pana z burmistrza z następującym pytaniem. Czy nie warto rozważyć zlokalizowania w osi skrzyżowania ulic Jana Pawła II, Poniatowskiego i Słonecznej Ronda? Takie rozwiązanie według mnie zawiera w sobie kilka istotnych dla poprawy stanu bezpieczeństwa w tym rejonie rozwiązań, począwszy od powolnienia ruchu drogowego poprzez ułatwienie złączaniem się do ruchu w sytuacji ograniczonej widoczności związanej z parkującymi dość często tam samochodami. Dodatkową zaletą tego typu obiektu jest fakt, że można go wykonać bez zaangażowania dużych środków finansowych, a efekt dla bezpieczeństwa ruchu drogowego jest nie do przecenienia. I jeszcze jedno, taki wniosek tutaj od mieszkańców ulicy Wiejskiej. Chodzi o naprawę oświetlenia tutaj na wysokości posesji numer 4.
Dziękuję. Dziękuję. Panie Jasiu, proszę pan radny. Ja mam też taką podobną, jak pan Darek miał tą drogę tam na ulicy, na Alei Świątecznej, w tym końcowym odcinku, tam jest droga, nie ma asfaltu, tam droga nie utwardzona i mieszkańcy zgłaszają, że kolejusy właśnie uczniana, bo nie mogą przejechać tym samochodem w ogóle, ani przejście nie da. I jeszcze parę osób, które uczestniczą w tym projekcie z ścieżkami rowerowymi, kiedyś się mnie pytali, czy na wiosnę ruszą pracę na przywoźnictwie w związku z tą ścieżką, bo powiedzieli do mnie, że jedna osoba rozmawia z panem burmistrzem i powiedział pan, że ruszą, a drugi powiedział pan, że do jesieni nie ma szans. Potwierdzam. Co będzie? Może najpierw sobie spiszę. Dobrze. I jeszcze panie burmistrzu, bo mam dzisiaj sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Czego dotyczyło, jeśli można wiedzieć, spotkanie z tym ambasadorem Mongolii? Mianowicie postawienia na okres sezonu letniego, tak zwanej jurty przy naszym moku. I w tym budynku, to znaczy byłoby to kilka takich właśnie jurt. Od 1 maja, tak jak u nas jest sezon, przez okres kilku miesięcy, przynajmniej 4 miesięcy. I byłaby możliwość zapoznania się z dorobkiem, z kulturą, muzyką mongolską właśnie dla osób, które przebywałyby tutaj właśnie w Rabce i w okolicach. No, mam nadzieję, myślę, że państwo widzieliście, bo w wielu dużych miastach coś takiego jest zrobione, zwłaszcza na okresy letnie, okresy sezonu. Chcielibyśmy zrobić coś podobnym kształcie. Natomiast no, uzależnione jest to też w znacznej mierze od tego, jak powiedział pani ambasador, czy im uda się pozyskać te środki, bo te jurty przyjechałyby z Mongolii dosłownie. I to widzisz. No tak by to wyglądało. Czy to się uda, nie wiemy też dokładnie, bo jest to, tak jak mówiła ostatecznie pani ambasador, całkowicie uzależnione od środków, czy państwo ich przeznaczy. Gdybyśmy ich tylko udostępnili teren, tak? Tak. I chodziło o to, żeby to było w terenie uczęszczanym, monitorowanym, no i takie miejsce mamy tam. I chodziło też o to, żeby trochę tego miejsca było, bo te jurty byłyby minimum 4 lub 5. Jeszcze, panie burmistrzu, związane jest to z tego, co pani ambasador mówiła, związane jest to z tym, że jest to 70-lecie nawiązania stosunków polsko-mongolskich i oni po prostu chcieli, by w Rabkę w ten sposób uhonorować, że tu odbyły się te główne uroczystości i te jubileusze. Proszę bardzo, pani Ola. Chciałam zapytać tylko tyle. No, mamy pandemię, wiadomo, że nie organizujemy żadnych imprez, ale ukazała się informacja, że będzie bieg mikołajkowy, prawda, w Radze? Tak, chciałem na ten temat mówić. Chciałam jeszcze zapytać, czy w związku z tym będą jeszcze jakieś imprezy, są przewidziane jakieś imprezy, bo w budżecie nie ma tu żadnych środków zapewniających, żeby coś tam było zapewnione. Jakieś, że będziemy też organizować dla dzieci, że będą jakieś imprezy dotyczące Mikołaja. Tak, chcieliśmy zorganizować, między innymi biblioteka organizuje też właśnie konkurs. No i chcieliśmy jeszcze zorganizować również też 6 Mikołaja, taki konkurs ubierania sani mikołajowych właśnie, między innymi. Natomiast co do biegu, jeżeli można, to jak państwo wiecie, wcześniej ten bieg, który był w latach poprzednich, był organizowany przez Fundację Świętego Mikołaja i Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe. I w tym roku, z tego co wiem, to i Fundacja, ale również Śląskie Centrum wycofało się i jak państwo tam pewnie widzieliście, zbiórka odbędzie się w internecie, zbiórka pieniędzy, natomiast sam bieg jako taki będzie odbywał się, można powiedzieć, indywidualnie. Każdy, kto miałby życzenie, ochotę, ale zbiórka pieniędzy będzie też organizowana. Została znaleziona rodzina, osoba konkretna, dla której ta pomoc będzie zbierana. Nie interesuje, bo to jest pan powiedział, że tak będą jakiś tam konkurs, będzie w bibliotece i te środki będą z jakich środków to będą pieniądze? To znaczy część będzie z naszych środków z małego grantu. A, z małego grantu. Tak. Organizatorzy też zwrócili się do nas, znaczy telefonicznie na razie mieli przesłać nam pismo, ale nie przysłali jeszcze, z prośbą o to, żeby po prostu radni, jak co roku,
wykupili ten najważniejszy eksponat takiego biegu mikołajkowego. Myśmy mieli w ubiegłym roku Mikołaja w pierwszym roku, który stoi do dziś, a teraz jest mała, piękna choinka ozdobiona, przystrojona i tak dalej. I na pewno nikt nie zbierze środków, żeby tak jak dawniej była licytacja. W związku z tym proszono, żeby po prostu dać listek, kto ile będzie mógł złożyć i żebyśmy tą choinkę po prostu wykupili na własność. Tym bardziej, że oni twierdzą, nie wiem panie burmistrzu jak to jest, że my jesteśmy jak gdyby też współorganizatorami tego biegu mikołajkowego. I dobrze by było, żebyśmy jako urząd po prostu no złożyli ten datek na to dziecko, poważnie chore zresztą i biedne, dlatego proponowałbym, że po prostu do któregoś tam dnia będziemy mogli na listę wpisać kto ile, 5, 3, 10, 20, 300, nie wiadomo, to zależy od wolnych datków. To tyle. Jeszcze jakieś pytania macie państwo? Ja tylko chciałem, proszę powiedzieć. Nie, to na piśmie, panie burmistrzu. Ja tylko chcę przypomnieć, że wszyscy państwo otrzymaliście projekt budżetu na rok 2021 i elektronicznie, i kto chce, to w wersji papierowej. I proszę, żeby do 10 grudnia państwo złożyli swoje uwagi do poszczególnych komisji. Do 10 grudnia. 10 grudnia Komisja Budżetowa ma otrzymać wszystkie uwagi z poszczególnych komisji, zebrać i do 13 grudnia ma przedstawić burmistrzowi uwagi na piśmie projekty do budżetu na 2021 rok. Jeżeli okaże się, że Komisja Budżetowa, czy dana komisja będzie miała uwagi co do programu i będzie chciała dodatkowo realizować inwestycje, musi wskazać środki, z czego te inwestycje będą realizowane. Przypominam, że burmistrz zbiera te wszystkie do 15 grudnia, musi już dać odpowiedź, raczej musi już przygotować te zmiany, jeżeli takie będą. Dlatego sesja jest 30. Proszę bardzo, żeby te wszystkie 30 grudnia, tak, żeby wszystkie uwagi do budżetu były już w terminie złożone, żebyśmy mogli później na komisji jeszcze przedyskutować, poprawić. Proszę bardzo. Szanowni radni, chciałem poinformować wszystkich, że uzyskaliśmy operat uzdrowiskowy, czyli jako uzdrowisko istniejemy dalej. No tak, jak najbardziej. Druga sprawa, udało się nam pozyskać jeszcze dodatkowe pieniądze na komputery, 75 tysięcy dla naszych szkół, dla naszej młodzieży. Myślę, że państwo też wiecie, bo współpraca, no każdy z nas ma jakieś swoje zdanie, ale współpraca między Radą, Urzędem, pracownikami też i nasza działalność doprowadziła do tego, że nasza gmina zajęła 61 miejsce w rankingu Rzeczypospolitej. Uważamy to za sukces. Bardzo. Z tego względu, że wiele osób przechodzi nad tym do porządku dziennego, ale proszę mi wierzyć, że jest to praca tak samo i państwa jako rady, moja, pracowników urzędu i za tą pracę też wszystkim dziękuję. I jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć, bo pani Ola zapytała w poniedziałek o umorzenie tych pieniędzy związanych ze szpitalem. Myślę, że pani to otrzyma na piśmie również, ale chciałbym tu powiedzieć taką rzecz, że te pieniądze, które były umorzone, to był styczeń 2019, czyli dotyczyło to umorzenia za październik, listopad i grudzień 2018, czyli poprzez... A, to w porządku, to fajnie. To już dostałem, już opracowane. No, to dobrze. Czy jeszcze ktoś z państwa? Tak, jeszcze ja bym prosił tutaj o głos. Panie burmistrzu, bo nie wiem, czy tam doleciało też, jak składałem te zapytania. Chodzi o te trasy rowerowe, żeby pan się skłonił nad tymi szlakami niebieskimi. Dobrze, ale mogę jeszcze... Dobrze, bo pan Rafał też tu zadał pytanie. Że jedna osoba słyszała, że w pierwszym półroczu, a druga osoba słyszała, że w drugim półroczu. Bardzo dobrze słyszała jedna i druga osoba. Czyli już powiem dlaczego. W pierwszym półroczu jest szansa, że do wakacji zrealizujemy tam jedną ścieżkę. Natomiast
jeżeli chodzi o dwie pozostałe ścieżki, które tam są zaprojektowane, liczę na to i Państwa też już o to prosiłem, żebyśmy powrócili do Euroregionu Tatry, ponieważ kierownik biura tego Euroregionu Tatry powiedział tak, że jeżeli będziemy w Euroregionie Tatry, to kwotę do 100 tysięcy euro na wybudowanie tych dwóch ścieżek, na które środki będą dopiero w drugim półroczu przyszłego roku, postarają się zabezpieczyć. Także ja właśnie nie pamiętam, czy z tymi osobami rozmawiałem, tylko kiedy zaczniemy, czy ewentualnie kiedy to jest możliwe, dlatego ta pierwsza ścieżka myślę, że do wakacji będzie. Natomiast druga liczę po prostu, że jeżeli by się poskładało to całkiem przyzwoicie, to jest szansa, żebyśmy to zrobili w drugim półroczu, czyli tam mielibyśmy zrobione. Natomiast ja myślę Państwu, że dla nas jako uzdrowiska nie ma innego kierunku. My musimy pójść ścieżki rowerowe z tego względu, że proszę zobaczyć, jak nie będzie zgody na wyciąg mieszkańców, musimy tym ludziom coś zaproponować, którzy chcą tu do nas przyjechać. My mamy bardzo ładne góry dookoła Rabki, które można pokonać rowerem i myślę, że część osób będzie chciała jeździć, mówiąc krótko, drogami asfaltowymi, ale o małym natężeniu ruchu, czyli musimy zbudować, tak jak planujemy, wzdłuż Słonki i wzdłuż Poniczanki, to co złożyliśmy do projektu norweskiego. Natomiast ci, którzy będą chcieli jeździć po lasach Lubonia i te ścieżki, jeżeli udałoby się zbudować w przyszłym roku, żeby to mogło tam funkcjonować, ale również myślę, że musimy przygotować mapy, bo kiedyś były oznakowane tereny tu wokół Rabki, ale myślę, że musimy pójść w to szerzej, głębiej, musimy zrobić nie tylko mapę, ale musimy zrobić aplikację mobilną, musimy oznakować te tereny z tego względu, że ci, którzy jeżdżą na rowerach, robią wyzwania i te góry nasze są dla nich naprawdę odpowiednie. Myślę, że to jest nasz kierunek. Nie ma innego według mnie. Panie burmistrzu, jeszcze mogę? Panie przewodniczący, mogę jeszcze tutaj właśnie? Panie burmistrzu, ja mam właśnie taką prośbę właśnie, bo tu mówimy o tych dwóch trasach, prawda? Czy dałoby się zacząć ten projekt od trasy niebieskiej, bo to naprawdę byłaby jedyna atrakcja tutaj w rejonie zasadzie Małopolski. I z tego, co się orientuję, tam wiem, że już projekt tych tras jest zrobiony, prawda? Przepraszam, mówimy o której trasie, o Velorawach, więc na Krzywoniu. O Krzywoniu mówię, tak, że tam projekt jest już zrobiony, bo ci, co zajmują się tą jazdą i tak dalej, z tego, co się orientuję, mają taki projekt i właśnie no, byłaby taka prośba, żeby zacząć od tej trasy niebieskiej. Już kończymy, panie burmistrzu. Halo? Tak, panie radny, już odpowiem na to pytanie. Jak byliśmy na spotkaniu z dyrektorem Lasów Państwowych w Krakowie, dyrektor Lasów Państwowych powiedział coś takiego. Proszę pana, nie uchylamy się, ale najpierw spróbujmy zrealizować trasy w Krzywoniu. Mówi, myślę, że będzie to doskonała okazja, żebyśmy nabrali, jak to powiedział, do siebie wzajemnego zaufania i mówi, nie widzę powodu, żeby w dalszej kolejności tego nie realizować. I jak najbardziej to, o czym pan mówi, trasy w Luboniu są wyzwaniami faktycznie dla wielu osób i bardzo lubią te trasy. Zgadza się. Dobrze, kończymy, proszę państwa, już, bo to będzie się. W związku z tym zamykam 28. sesję 8. kadencji. Dziękuję uprzejmie Państwu radnym i wszystkim tym, którzy nas cierpliwie wysłuchali na łączach internetu. Dziękuję, do widzenia, do miłego zobaczenia.